Cześć, witajcie w Polygon TV. Spotykamy się tutaj dzisiaj z naszym ekspertem z ramienia producenta Maciejem Surowiakiem. Dzień dobry, Macieju. Dzień dobry. Witam wszystkich. Spotykamy się z okazji Igrzysk Olimpijskich Zimowych, które rozgrywają się w Beijingu obecnie. No i zakończył się już pierwszy tydzień zmagań, więc mamy o czym rozmawiać. No i czołówka. Żeby jeszcze tylko była jasność, my nagrywamy ten materiał w poniedziałek 14 lutego. Także niektóre rzeczy właśnie dzieją się jeszcze w trakcie nagrywania. Chyba skoki narciarskie na dużej skoczni się skończyły. Nie, skończyła się już drużynówka. A, nie będę robił spoilerów później o tym. A to przepraszam, to powiemy o tym za tydzień, bo ja nie zdążyłem obejrzeć, bo się przygotowywałem jeszcze do tego materiału. Więc takie rzeczy, które się dzieją teraz jeszcze na bieżąco, no to niestety nie powiemy o nich, bo... Nie. A możliwe, że ten materiał wyjdzie na przykład jutro albo pojutrze, więc... No tak, ciężko zacząć od czegoś innego rozmowy o igrzyskach, jak od ceremonii otwarcia, która odbyła się w zeszłym tygodniu w czwartek o godzinie 13 czasu polskiego. No i tu chciałbym zacząć od bardzo śmiesznego żartu, ponieważ w Japonii na igrzyskach Japończycy się bardzo chwalili, że wszystkie medale były z odzyskanego metalu. Natomiast Chińczycy zawstydzili Japończyków i zrobili ceremonię otwarcia na stadionie z odzysku. Obczajcie to, Japończycy. Tak. Tak się robi odzysk. Tak się robi recykling, po prostu cały świat może się tylko uczyć od Chińczyków. Tak. No i co, oglądałeś? Oglądałem. Odnośnie tej hali, to jeszcze ta, w której grają w curling, to też jest dosyć ciekawe, ponieważ grają teraz w curling na ówczesnym olimpijskim basenie. Także super, naprawdę recykling, pierwsza klasa. A co do ceremonii otwarcia, całkiem przyjemna, bez jakiegoś takiego zbędnego przepychu moim zdaniem. Byłem przekonany, że jak Chińczycy to zrobią, to będzie lasery, nie wiadomo co, będą się cuda działy. A tak nie była jakaś zbyt długa, ani nic w tym stylu. Bardzo mi się podobało. Na początek z tą trawą, jak synchronicznie ruszali, świetnie, bardzo dobrze wszystko wyglądało. Tak, mi się bardzo spodobał pomysł znicza olimpijskiego, ponieważ kiedy zawsze jest ta procesja, że idą wszystkie reprezentacje, niosą flagi i tak dalej, no i tam z przodu szła jakaś chińska kobieta zawsze przed każdą reprezentacją i taki płatek śniegu z nazwą kraju niosła. No i cała rozkmina na ten temat była taka, że później podczas podpalania znicza był najpierw taniec tych kobiet, które niosły te tabliczki i one złożyły z tych płatków śniegu z napisem kraju taki jeden wielki płatek śniegu z nazwami wszystkich krajów, które uczestniczą w zmaganiach i na samym środku się palił właśnie znicz. Także bardzo mi się to podobało, bardzo to było pomysłowe, nie że jakaś wielka miska stoi na stadionie, która się pali, tylko rzeczywiście coś pomysłowego. Też właśnie całkiem ciekawe, ponieważ z tego co... Chyba nie przekładali tego znicza nigdzie i tam po prostu włożyli tą małą pochodnię, tak, która tak, była tak. I tyle. Zawsze to jest taka właśnie wielka jakaś miska, z której tak, bucha to jakby się ogień. Być ogromne, żeby... Musi być ogień tak. Na 10 metrów, a tutaj po prostu wytknęli tą pochodnię. No taki zniczek bardziej. Znaczy, sama konstrukcja jako taka jest spora, pokaźnych rozmiarów, natomiast ogień jako taki, no jak widać, też zawstydzili Japończyków, którzy się bardzo szczycili, że oni mają tą wielką miskę, która się pali na wodór. Tylko, że to wciąż był taki ogromny ogień, który było widać w całym mieście pewnie Tokio.
Natomiast Chińczycy po prostu zrobili normalny na jakiś gaz, czy nie wiem, na coś to tam pali. Ale... Może po prostu... też na wodór. Może też na wodór, no generalnie nikogo to nie obchodziło, bo jest to bardzo małe, to co tam płonie, więc bardzo fajnie. A myślę, że będzie to na pewno znicz, który ja przynajmniej zapamiętam jeszcze przez jakiś czas, bo tego japońskiego, szczerze mówiąc, oprócz tego, że się palił na wodór, to już nie pamiętam w ogóle, jak wyglądał. Więc... Nie pamiętam. No. Nie. No właśnie, więc to... Patek śniegu lepszy wygrywa no. U nas wyżej. Jeszcze pamiętam, że chyba na Olimpiadzie w Sydney jakieś 20 lat temu, czy kiedy to było, był zapalony znicz olimpijski z łuku. Tutaj mała poprawka, to było na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Strzału z łuku, który teraz widzicie, dokonał Antonio Rebello Linian, czyli hiszpański paraolimpijczyk. A co jeszcze ciekawe, to jak gdzieś słuchałem jakichś różnych komentarzy też innych osób, bo nie tylko my komentujemy ceremonię otwarcia, to ludzie, którzy się znają na Chinach i Chińczykach, mówili, że tam niezwykle dużo symboli było na tej ceremonii otwarcia, ale to nie będę wchodził, bo się na tym nie znam, więc jak kogoś to interesuje, to polecam też całkiem ciekawy temat, bo Chińczycy rzeczywiście bardzo lubią się bawić w takie symboliczne sprawy, nie żeby tylko właśnie przepych, tak jak mówiliśmy, czy żeby to było efektownie zrobione, ale właśnie to jakieś symboliczne w stylu, że oni są najfajniejsi na świecie. Tak w skrócie mówiąc. A, no i co ciekawe, to zanim został podpalony ten znicz płatek, to najpierw Xi Jinping, czyli przewodniczący chińskiej partii rządzącej, czyli cesarz Chin, powiedział, że otwiera olimpiadę i wtedy fajerwerki były. A tak naprawdę to ten znicz to tam gdzieś odpalili na końcu. Bardzo fajnie było, ale to no. Tak naprawdę Xi Jinping otworzył olimpiadę, a nie tam jakiś znicz, więc tak. To tylko z tych symboli, o których mówię. I co ona ma zaczynać? Tak, tak. No, także całkiem to było ciekawe. Oczywiście jak ktoś nie oglądał, to może sobie w Eurosport Player obejrzeć całość. Nawet letniej. Letniej też może obejrzeć. Tak, także można sobie zrobić porównanie. No. Można. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie rozkosz daje smak. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie kropla chwilę słodzi. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie twój najlepszy czas. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie wszyscy znów są młodzi. Oranżada Helena. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Dobra, no to jak już poruszyliśmy skoki narciarskie, no to mała skocznia, skoki narciarskie. Znaczy mała, ona się nazywa normalna, tak? Normalna. Tak, jest normalna i normalna, duża i mamucie. Ale mamucie nie ma na igrzyskach. Nie, nie, na igrzyskach nie ma. Jest tam parę tylko na świecie, nie? Tam 5-6. Coś takiego, na pewno są bardzo duże. No, no to były zawody już na normalnej skoczni. I na dużej. I na dużej też, tak. Ale na normalnej was szczególnie interesują, ponieważ... Oglądasz? Tak, Dawid Kubiacki zdobył brązowy medal. Jezu, jako Polacy, cieszymy się. Brawo, Dawid Kubiacki. Ratował honor Polaków. Tak. Na igrzyskach, bo to jest jak dotąd jedyny medal. No. Z innych osiągnięć to jeszcze powiemy sobie później, ale na razie skoki narciarskie. Chociaż w sumie nie wiem, czy tu jest co mówić. Czy jest co mówić? No, skoczył, szkoda nie? Trochę oczywiście Kamila Stocha, który po pierwszej serii był drugi bodajże, no ale ten drugi skok już zepsuty absolutnie, za to Kubacki drugi walnął taki, że no że wskoczył. Skoczył na trzecie miejsce, no bo Stoch chyba szósty był ostatecznie, jakoś tak, no tam Żyła i ten czwarty.
prawdziwi Polacy. Przepraszamy fanów skoków narciarskich. No, także, ale biorąc pod uwagę cały sezon skoków narciarskich tegoroczny, no, w wykonaniu Polaków, to można być naprawdę dumny z tego występu, że przywożą w ogóle jakikolwiek medal z Igrzysk Olimpijskich, to już jest sukces. Ogólnie wszyscy chyba się zakwalifikowali do drugiej serii na małe, na normalne, nie pamiętam jak z dużą, ale no, biorąc pod uwagę ten sezon, naprawdę świetny występ Polaków. Mm. Super. Tak, jak to zażartował sobie Babiarz. Przemysław Babiarz, który komentuje to na TVP, skoki narciarskie, że wystarczy, że skoki narciarskie wróciły do TVP i proszę bardzo. No. Ale nie wiem, bo ja oglądam na Eurosporcie, także to... Eurosport Player. Tak, Eurosport Player, najlepsza rzecz. Najlepsza. No. Także tylko słyszałem o tym, że on tak powiedział, bo na Twitterze była straszna burza na ten temat. Wszyscy... Pół Twittera go broniło, a drugie pół mówiło, że co za gość. Także ja, mnie to nie obchodzi, bo nie oglądam ani TVP, ani skoków narciarskich. Jeszcze odnośnie dużej skoczni, to tam też było bardzo ciekawe, bo w pierwszej serii znowu Kamil Stoch skoczył bardzo dobrze i był trzeci po pierwszej serii. Ale niestety drugi już trochę spaprał. I co jest najlepsze, była straszna afera po tym. Ponieważ Polacy się zdenerwowali, nie wiem czy widziałeś wideo, czy tam zdjęcia. Ale Polacy w znaczeniu skoczkowie? Zawodnicy polscy? Ogólnie. A czy Polacy ogólnie, jako wszystkie, naród, tak? Wszystkie stacje, TVP, Eurosport, wszystko. Wrzucali materiał, że Geiger, ten niemiecki skoczek, który był chyba trzeci ostatecznie. A, że miał z kombinezonem. Tak, miał kombinezon, ale rzeczywiście jak popatrzysz na te zdjęcia, tutaj może będzie zdjęcie, to no, gościa mi tak wisi w kroku ten, to naprawdę odstępu ma strasznie, a w tych kombinezonach jest tak, że tam nie mogą odstawać więcej niż tam ileś centymetrów od ciała, bla bla bla. No ogólnie ulubiona zabawa skoczków narciarskich, czyli kłócić się o to, czy ktoś miał przepisowy strój, czy nie. No, no ale chyba skoro go dopuścili, to podejrzewam, że co jak co, ale akurat Chińczycy w mierzeniu centymetrów są całkiem nieźli, więc podejrzewam, że... No cóż, mówię jakby się mieć chyba przy... bo tak, złe tak. Zdobyła. Znaczy nie wiem, ja w sumie nie znam sprawy, ale tak mówię... Czy... No wiesz, z drugiej strony tam chyba zwyciężczyni w ogóle konkursu kobiecego została zdyskwalifikowana po konkursie za to, że tam troszkę jej za bardzo odstawała. A to może być nawet, później jak to słuchałem, to może to być nawet kwestia tego, że zjadła za mało na śniadanie albo coś w tym stylu. I no. Koniec. I nagle się zrobi z tych 2 centymetrów, się zrobią 3 centymetry i wypadnie. I albo 2,5. Bye bye, złoty medal olimpijski. To tak nie tam. No a także kombinezony w skokach narciarskich to jest w ogóle rozkmina na dłuższą. No cały odcinek godzinny. No. Ale chyba nie będziemy. Może kiedyś dorwiemy jakiegoś eksperta od skoków narciarskich, to wtedy, bo ja na przykład zupełnie nie wiem. Wiem, no, że skaczą, a oni tam jeszcze teraz pozmieniali przepisy, bo kiedyś się skakało i dostawało się jeszcze za styl tam jakieś noty. Nie no, dalej się dostaje za styl. No tak, tylko że teraz jeszcze podokładali, że w trakcie skakania już jak trwa seria, to jeszcze zmieniają gdzie jest belka, jeszcze za wiatr się dostaje jakieś punkty dodatkowe i generalnie tam jest tyle teraz czynników już, że ja już w ogóle nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Wiesz, trochę tak, fajnie, bo trochę znaczy, fajnie, nie, no. Bo jak się zmienił wiatr na przykład w środku rozgrywki, to nagle pierwsza połowa miała plecy, mocny wiatr, a później następnie mieli podnarty wiatr i... No tak, no wiadomo, że warunki się zmieniają i przez to można inny wynik mieć zupełnie. No jest to prawda, no ale tak jak mówię, ja jestem prostym człowiekiem. Tak. Więc... Nie będziemy rozkminiać. No, że nie. No, także i dzisiaj były drużynowe, ale... Mówić? No, powiedz, jak wiesz, bo ja nie wiem. Nie, Polacy ogólnie obejrzałem parę skoków pierwszych, wiatr wiał dziwnie, więc ogólnie... No, też mocna loteria mimo tych wszystkich rekompensat i tak dalej.
Polacy skończyli na 6 miejscu, ale... No cóż, no to chyba na miarę tego sezonu już występ, można by powiedzieć. Bez szału. Ja nie liczyłem na medal na pewno, no bo... Te reprezentacje wszystkie, które były przed nami, no dużo lepiej się prezentowały, więc nie było oczekiwań chyba wśród ogólnie kibiców też szczególnych. No, prawdopodobnie. No i na dużej skoczni też nikt tam na podium nie wskoczył, więc... Tak. To przejdźmy do następnej dyscypliny, w której Polacy również drużynowo zajęli 6 miejsce. I to chyba nawet wczoraj? Jeśli się nie mylę, czyli w niedzielę był finał, a mówię mianowicie o short tracku drużynowym. I to akurat nie chłopy, tylko baby tym razem. W ogóle z tym short trackiem było straszne zamieszanie, które przykleję może artykuł po prostu, bo ja już też nie miałem głowy, żeby się w to zgłębiać. Odnośnie Maliszewskiej? Czy... Tak, pani Maliszewska, która jest super Polką, co jeździ na łyżwach w short tracku. Była jakaś historia, że miała być niedopuszczona w ogóle do niczego, bo jej wyszedł pozytywny test na koronawirus, później wyszedł negatywny, później znowu wyszedł pozytywny i później straciłem zainteresowanie, bo za dużo się tego działo i najpierw i sytuacja tydzień temu była tak dynamiczna, że to się tam zmieniało z godziny na godzinę praktycznie. No ale w tej sztafecie teraz co była wczoraj, czy w sobotę wystartowała, więc chyba jednak się zrobiło, że dobrze. Jeszcze na kilometr startowała. Tak, i się. Startowała na... Właśnie nie jestem pewien, chyba na kilometr. Startowała, ale odpadła chyba w ćwierćfinale. No, w ćwierć. Już. Tak mi się wydaje. W mojej karannym ogólnie to jest tam 500 metrów, to jest jakąś liderką w ogóle w rankingach czy coś w tym stylu, także no bardzo szkoda, bo tutaj no COVID, nie ma co gadać, pokrzyżował mocno plany. Znaczy no cóż, no takie czasy mamy, że ten... Tak, ale o tym chyba nie będziemy się... No nie, no to wszyscy wiedzą przecież, nie? Tak, ładnie. Każdy żyje na tej planecie, więc chyba, nie? Jeśli jesteście kosmitami, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli w przyszłości to oglądacie, jak ludzie już skolonizowali Marsa, czy Księżyc, czy coś, to też zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie wiecie, to, o co chodzi z tym koronawirusem, to nawet nie warto wyszukiwać. No. Także pozdrawiamy przyszłość. Pozdrawiamy. Tak, i polska sztafeta short trackowa zajęła 6 miejsce. Oglądałem ten finał i szczerze... A, bo w ogóle w short tracku się śmiesznie to dzieli. Bo są, no jest ta drabinka, czyli 1/8, ćwierćfinał, półfinał i finał. Tylko, że tak naprawdę nie ma jednego finału, tylko są dwa finały. I jest finał ten jakby złożony z zawodników, z tych, co byli pierwsi i drudzy na ćwierćfinale, na półfinale. Jest finał, którzy byli trzeci i czwarci na półfinale. Czyli tak zwany mały finał. Tak, jest duży finał i mały finał. No i w... Polki startowały w tym małym finale. O, zajęły 6 miejsce, no tak, gdzie. No i miały trochę fuksa, ponieważ dwie reprezentacje, a mianowicie Włoch oraz... Jeszcze sobie nie zapisałem. Włoch oraz druga reprezentacja, nie pamiętam już która, się wywaliły. Więc... A nikogo nie zdyskwalifikowali, bo tam zawsze gość ogląda jeszcze później nagranie. Tak, na tak. Że i analizuje, czy przypadkiem przez 105 km. Nie, akurat w tym nikogo nie zdyskwalifikowali. No, natomiast tak jak mówię, dwie reprezentacje wypadły, bo się po prostu wywaliły dziewczyny. No więc trochę słabo, że się wywaliły, ale z drugiej strony spoko, bo przynajmniej Polki miały 6 miejsce. Włoszki były 5. Rosja i Ameryka. A, to przepraszam, to Włoszki wygrały w tym małym finale. Tak. W takim razie. No. Czyli Związek Radziecki i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Północne. Się wywaliły. No. No, więc taka ciekawostka. Ale generalnie fajna dyscyplina. Nie wiem, czy ty oglądałeś te sztafety.
sztafetę tylko jakąś, jak Polki jechały. Pewnie ten właśnie mały finał oglądałem z odtwarzania. To nie, że w ogóle te zmiany, jak one się tak odpychają. Ja dziękuję. No generalnie świetnie się to ogląda. To samo to, że w Short Tracku, Short Track się różni tym od zwykłego łyżwiarstwa szybkiego, że łyżwiarstwo szybkie to jest bardzo duże kółko. To jest tak jak, nie wiem, no stadion olimpiejski taki do biegania. No, największe. Nie, no. Większe to tam. No generalnie to jest... strasznie długi. No, no duży jest ten tor generalnie do łyżwiarstwa szybkiego, a short track, jak sama nazwa wskazuje, tłumaczę z angielskiego, krótki tor. I ten tor ma, nie wiem, 100 metrów w sumie? Coś kółko? Takiego. Coś takiego? Koło 100 metrów. To pewnie w stopach jest jakoś, tam ileś stóp ma, no ale... A na dystansy już normalne. Tak, jeżdżą na dystansy normalne, ale sam tor ma tam pewnie 300 stóp czy coś w tym stylu. Bo tam mówili komentatorzy, że to ma 111 metrów i pół. Mm-hmm. I 20 centymetrów i coś tam, no ale to... No wiecie, o co chodzi. Krótki tor, generalnie bardzo szybko się tym jeździ, a jeszcze dobra, jak jest ta sztafeta i nie dość, że cztery uczestniczą aktywnie na torze jadąc, to przy tych zmianach jak jeszcze cztery kolejne osoby dołączają i... I cała reszta jeszcze się tam kręci w środku. Strasznie, no. Naprawdę, taki wir się tam robi. Generalnie dużo rzeczy, fajnie się to ogląda, polecam. Jak oglądałem właśnie tylko ten jeden wyścig, to nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Naprawdę, tak. Tyle się tam dzieje, że nie wiadomo gdzie patrzeć, naprawdę. No. Polecamy, Eurosport Player można sobie zobaczyć. Tak, i no niestety w ten weekend już się skończyły i męskie i damskie. I miksty też, więc tylko w tym momencie w playerze. Chyba, że na TVP VOD jest. Ale nie wiem, bo mamy Eurosport Player. Nie oglądamy, oglądamy na Eurosport Playerze. Ale tam 15 zł miesięcznie, czy coś tam stało? Coś takiego. No, jakieś grosze. Weźcie sobie, kupcie. Sprawdźcie sobie. No. Dobra, czyli co to było? Short Track. Short Track. W łyżwiarstwie szybkie oglądałem jakieś losowe zmagania, ale szczerze mówiąc mało się tam dzieje, bo to po tym torze, który jest ogromny, jadą dwie osoby, jedna jedzie z jednej strony toru, a druga po przeciwnej stronie, więc... No ogólnie po okrążeniu się patrzy ile ma straty i to właściwie tyle. Oboje nie robią jak się kołyszą, no, tak sobie jadą. Raz na tam 5 wyścigów ktoś się wywróci, bo straci przyczepność na wirażu, ale oprócz tego to chyba nie. No nie jest to. Znaczy pewnie ktoś się tym emocjonuje, nie? Nie, no na pewno. Ja tam rozmawiałem z paroma osobami, no w Holandii to na pewno. Ja rozmawiałem z paroma osobami, to mówią właśnie, że ich ulubione na przykład tak na igrzyskach olimpijskich zimowych są właśnie te łyżwy szybkie. Także są fani. No to dobrze. Są fani. No tak samo właściwie jak są fani tam bieganie. Chociaż tam trochę więcej. Skoków narciarskich to nawet całkiem dużo. No. No ale biegania w sumie. No tylko że bieganie, no to oni w kupie biegną jednak. Tak, tak. Zaczynają. No. A tutaj właśnie po przeciwległych stronach tego toru, który tam ma kilometr, czy nie wiem ile kilometrów długości. To kółko i no. Dużo. No ale tak. Są jeszcze dwie takie dyscypliny, których przyznałem się, nie oglądałem w ogóle. Trzy w sumie. Saneczki, skeleton i bobsleigh. Czyli właściwie oglądałeś? Prawie to samo. Znaczy, ja saneczek troszkę oglądałem, ale też niedużo, no bo to też podobna zasada, głównie dla takiego laika jak ja. Jeśli chodzi o saneczkarstwo, no to ja po prostu patrzę na odczyty czasu, ile tam no tysięcznych tak, tak. Jest z tyłu czy z przodu. No ogólnie tak dla mnie to wygląda, jak ktoś ewidentnie już przywali w jakąś ścianę i się wytrąci się z rytmu czy tam z równowagi, to widać, że on tam zaraz straci te 30 sekundy. No ale tak to... Nie wiem, ja mnie nie porwały saneczki zdecydowanie, bo bobsleigh się chyba jeszcze nie zaczęły w ogóle. Bo skeleton jakoś teraz się kończył, ale no podobna zasada, tylko że... To jest wszystko jeżdżenie po drugim torze, tylko w innym wehikule. Saneczki, no to wiadomo, ma się głowę z tyłu i się jedzie nogami do przodu na tych saneczkach.
skeletonie się jedzie głową do przodu, a w bobsleju się siedzi w takim samochodziku. W takiej rakiecie, jakby z łyżwami przyczepionymi na tyle. I się jedzie, ilu i tam jest? Czterech? A różnie, są dwójki, są czwórki. Aha. Ale to jest najlepsze, że z czwórkami na przykład. To jest jeden kierowca, on jest tam z samego przodu, a ci trzej pozostali, to oni ogólnie na początku rozpędzają, a później tylko dociążają. Także oni muszą być po prostu grubi. Nie, no muszą mieć dużo mięśni, nie? A tak, dużo mięśni muszą mieć, tak, tak. To najlepiej było, ale też miałem... Dziada powinniśmy wysłać. Nie, bo wiesz, jakby on wszedł do tego bobsleja, to już by reszta się nie zmieściła, wiesz? To musieliby zrobić specjalny jakiś bobsleigh z wypustką na pudziana. No to by jechał jeden pudzian, to on by na trzech tam rozpędził, nie? A propos... Byśmy dwóch jakichś tam tych szczypiorów dołożyli. A propos pudziana. A skorków narciarskich, bo oni chyba chodzi sobie. A tak, oni są super kuli. A propos pudziana, to najlepsze... Najlepsza ciekawostka, w ogóle Kamil Stoch po przegraniu na skoczni normalnej powiedziałby, cytując klasyka, nie dałoby nic. To by nic nie dało. Pudziana? Czy to co Pudziana? No, że on po którymś tym, po którymś wrestlerskim, tym nie wrestlerskim, tylko... Kładce, czy jak to się nazywa? Nie, po strongmanskim. Tak, po strongmanach któryś właśnie ktoś tam, że a tutaj, jakbyś miał więcej w kulach, to byś wygrał, nie? On, nie, to by nic nie dało, nie dałoby nic. Zresztą, tu video. Będzie, tu video. Nie dałem rady, nie. Ale, dużo nie brakowało. Nie. Co? Mocniejszy. Wciąga. Zacząłeś dobrze, kurczę, kulę. No. Na trzeciej ci coś tak. Ty widziałeś, jak na trzecią mu uderzyłem. Ale to by nic nie dało i tak. On miał, to by nic nie dało. Nawet jakbym wygrał. Nie dałoby nic. Ile sekund? Nie, to jest mała różnica. To by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Nawet jakbym był pierwszy, nie dałoby nic. Bo ja bym musiał być pierwszy, on musiał być czwarty. A to by nic nie dało. I tak by nic nie dało i tak. Próbowałeś bokiem brać te kule? Nie, ale to by nic nie dało i tak. Nie dałoby, bo on był drugi w kulach. Ja bym był pierwszy nawet. To i tak by wygrał. Nic by nie dało. Możemy zdjęcie jeszcze. A jakaś krótka sesja. Tak jest. Lecam. No, także Kamil Stoch po przegranku i czwartym miejscu cytował Pudzianę. To wielki człowiek. Szacun dla tego pana. Pudzian był na zimowych igrzyskach olimpijskich. Jest na zawsze w naszym serduszku. Zawsze. Przepraszam, musiałem o tym przypomnieć. Dobrze, ważna sprawa. Wracamy po przerwie krótkiej. Hokej. Hokej. Ja osobiście jeszcze nie oglądam hokeja, bo na razie jest ta faza grupowa i za dużo jest tych meczy i nie wiem, które obejrzeć. Więc poczekam, aż będzie faza ta pucharowa i wtedy będę oglądał. No, można, bo rzeczywiście różnie z poziomami meczów jest. Ja osobiście oglądałem dwa mecze. Na pewno pierwszego dnia oglądałem Szwajcaria-Rosja. Mecz na fajnym poziomie, bo Ruscy cisnęli niesamowicie. Wygrali ostatecznie 1-0 no. I to właściwie po golu samobójczym. Tylko w hokeju się nie liczy samobójczym, tak. Także tam było do jakiegoś owieczkina przypisane. No. Nie pamiętam, jak się nazywa gość. Ale co ciekawsze w tym meczu było, to strasznie było agresywnie. Ogólnie była jedna sytuacja, że tam pod bramką, chyba to było przy bramce szwajcarskiej, że jakiś tam rosyjski zawodnik jakoś nie zahamował, wpakował się w tego bramkarza, a w hokeju bramkarz to jest świętość największa, no tak. Także wszyscy szwajcarzy polecieli na tego gościa i zaczęli się bić. Autentycznie była bójka, nie? To czegoś takiego jeszcze na olimpiadzie nie widziałem w hokeju, ponieważ ogólnie hokej na, tak,
Tłukam się w NHL-u głównie, a na olimpijskiej jeszcze nie widziałem, żeby nawet ktoś kogoś uderzył dobrze. Jasne, w grze tam te, jak to się nazywa, te... No, co, pakują się tak ten w siebie i a, jeden tak. leci na... Nie, w hokeju, co, jeden pakuje się w drugiego, zaraz przybędzie i rozgniata tamtego opadu. A, że bodycek. Tak, o, bodycek, tak. No, to jest element gry, ale tak, żeby się bić po mordach, to... Nie było. Także ciekawostka taka, że... Czyli poziom managera zagościł na olimpiadzie, na igrzyskach. Tak, później była jeszcze jakaś sytuacja, że gość w ogóle po gwizdku odepchnął oburącz kijem gościa, chyba Rosjanina. I Rosjanin się bardzo oburzył, też chciał mu naklepać, ale sędzia przyszedł i nie, proszę na ławkę, nie? Tam challenge'owali to chyba z 5 minut, żeby sprawdzić, czy była rzeczywiście ten, czy chciał go uderzyć, a czy tamten chciał oddać i tak dalej. Były challenge'e. Straszna przerwa w grze, ale ostatecznie Rusek wylądował chyba na 4 minuty. Wow. No, także było agresywnie, tylko szkoda, że się skończyło ostatecznie 1-0. Bardzo ubolewę nad tym. Aha. Bo drugi mecz, jaki oglądałem, tam już się dużo działo. To była chyba Finlandia grała ze Szwecją może? Może ze Szwecją, nie pamiętam dokładnie, ale tam... No, to w pierwszej tercji chyba naklepali już ze 3-4 bramki. Także tam się działo. No. Albo... Właśnie dlatego mówię, że zależy na jaki się mecz trafi w tej fazie grupowej, że... No, bo też można trafić na takie USA Chiny i tam było chyba 10-1 czy coś w tym stylu. Tam no, z drugiej strony też ilość bramek też wcale nie... Jakby nie zaświadcza o jakości gry. Bo tak jak mówisz, że ten mecz Rosja-Szwajcaria 1-0 tylko, a no to co, jakbym miał wybierać po wyniku, to bym nawet na niego nie spojrzał, nie? No, pewnie tak, ale wiesz, mimo wszystko jednak te bramki jakoś definiują to płynność gry i to, jak to rzeczywiście wygląda. No chyba, że ktoś bardzo mu się podoba gra obronna drużyn, no to wtedy takie 1-0, gdzie to jedna bramka to jest w ogóle z przypadku, to można oglądać i bardzo z wypiekami na twarzy. No słusznie. Ale jak na razie nie trafiłem rzeczywiście na taki mecz, żeby był super świetny. To chyba trzeba rzeczywiście na tą fazę pucharową. Fazę pucharową, nie? Do ćwierćfinału gdzieś. No, ale to w tym tygodniu już nas czeka, bo drugi, ostatni tydzień już jest, nie? Więc musi. Dobra, no to o hokeju też na razie chyba więcej powiemy sobie za tydzień. Natomiast curling? Curling. Powiem szczerze, że w curlingu jakoś za bardzo się nie przejmowałem nawet tym, kto z kim gra i jakie tam wyniki, nie zapisywałem tego nigdzie. Natomiast bardzo fajnie się to ogląda, bo to jest świetna taktycznie gra. Trochę to przypomina snookera, tylko że na lodzie oni to grają. Tak. Bo to rzeczywiście też trzeba, dla tych co nie wiedzą na czym polega curling, to może tutaj wrzucę jakiegoś screena jak wygląda plansza do curlingu, ale generalnie jest coś takiego, że jest taka tarcza z okręgami rozszerzającymi się, trochę jak tarcza do rzutek. A, powiedzmy. No, bo też ma te takie okręgi coraz bardziej szersze. Bardziej jak do strzelania z łuku jakiegoś. O, albo jak do strzelania z łuku, tak. Bo to są okręgi, które się rozszerzają. Tak, tak. Tutaj, no, tu gdzieś będzie. No i rozszerzają się te okręgi i punkty się liczy na... no i są dwie drużyny. I te dwie drużyny dysponują tam bodajże 5 kamieniami czy 6 na każdą... Zależy. Aha, to jeszcze zależy też, tak? Dobrze, tak, to przepraszam. Tak. No tak czy inaczej dysponują pewną ilością kamieni. Ekspert zaraz objaśni szczegóły. Zaraz będę objaśniał, bo to jest... Ale to ja powiem takie podstawy, że dysponuje każda drużyna pewną ilością kamieni i na zmianę rzucają, znaczy nie rzucają tymi kamieniami, bo one są takie dosyć masywne. 20 kg wyżu. No, po prostu suną te kamienie po lodzie w taki sposób, żeby jak największa ilość kamieni była, oczywiście swojej drużyny, była
najbliżej środka tejże tarczy, którą objaśniliśmy na początku. No i przez to można różne ciekawe taktyczne rzeczy robić, bo też można wybijać kamienie przeciwnika albo dobijać swoje kamienie, więc te kamienie się ustawia w taki sposób, żeby maksymalnie nie dość, że zwiększyć swój wynik, to jeszcze żeby utrudnić życie drużynie przeciwnej. A w jaki sposób się liczy punkty i ile kamieni się ma, to proszę powiedzieć eksperta. Dobrze, na razie skończył się turniej mixtów i to jest gra podwójna, czyli tylko dwóch zawodników mamy w drużynie. Wygrali Włosi, którym bardzo kibicowałem od pewnego czasu, ponieważ grali no fenomenalnie. Mieli po prostu kokones. Tak. Zresztą mówi. Tak. Zresztą nie przegrali żadnego meczu na Igrzyskach Olimpijskich, gdzie druga drużyna, czyli Norwegia, przegrała mecze 4. Mhm. 4 mecze, także no jest różnica. No troszkę. I tak, w tych dublach sprawa wygląda w ten sposób, że gra mężczyzna i kobieta i tak, partii ogólnie przez mecz jest 8. I w każdej partii na początku są dwa kamienie ustawione. Jeden jest jako strażnik, czyli jak tutaj będzie gdzieś ta tarcza, to przed tarczą jest strażnik, czyli ten kamień, który tak jakby chroni dostępu do środka tej tarczy. I drugi kamień jest na początku ustawiony zaraz w środku, tam zaraz za środkiem na dole. Tak, na dole, na polu tam trzech stóp czy czterech stóp, jakoś tak się nazywa, takie niebieskie. I te drużyny wypuszczają te kamienie na zmianę. No i na koniec, która drużyna ma najbliżej pierwszy kamień środka? Ta drużyna zdobywa punkty i to jest pierwszy punkt, a następne punkty liczy się tak, że dodaje się wszystkie kamienie, które ta drużyna ma bliżej niż pierwszy kamień przeciwnika. No, czyli tam powiedzmy przeciwnik ma dopiero na końcu tarczy, w środku są 3 tego wygrywającego, no to wtedy 3 punkty dostaje. I wtedy ostatni rzut w tej następnej partii idzie do tego przeciwnika, do przegranego. Bo ogólnie kto ostatni rzuca, no to ma większą szansę ogólnie na umieszczenie, tak, na wygranie partii, przez co jest coś takiego. Bardzo fajna gra, bardzo mi się podobały te double, bo cały czas się coś działo. Cały czas się coś działo, w każdej partii była walka jednak o każdy punkt właściwie. Teraz zaczęły się, znaczy teraz, już tam chyba w zeszłym tygodniu nawet, zaczęły się już czwórki curlingowe, czyli to takie duże drużyny, to już są złożone z 4 graczy. Tak, i 2 osoby szczotkują. Tak, chociażby. Jedna rzuca, jedna stoi przy tarczy i pokazuje gdzie rzucić, a 2 osoby schodzą z tymi szczotkami takimi i robią. Tak, i szczotkują, ogólnie każdy z graczy ma jeszcze 2 rzuty, czyli tam oni się zmieniają między sobą, są w określonej kolejności. I zasady są bardzo podobne, tylko że kamieni w każdej partii nie jest 5, tylko 8. I partii ogólnie w meczu jest 10. Także gra trochę inna. Ta gra już jest, ja bym powiedział, że trochę mniej widowiskowa. Ponieważ z racji tego, że już mamy 2 szczotkujących, to ciężko jest źle rzucić kamień. Tak źle, żeby no, nie znalazł celu, przynajmniej choć trochę pasującego do tego, co zaplanowali. No i ogólnie bardzo często obejrzałem pierwszy mecz, to była Szwecja-Chiny chyba, coś takiego, i ogólnie pierwsze 3 partie skończyły się żadnymi punktami. Bo wyglądało to tak, że Chińczycy wtaczali kamień, Szwedzi wybijali. Wtaczali kamień, wybijali, bo ogólnie w czwórkach jest taka mechanika, powiedzmy, że jak jest partia za 0 punktów, to ostatni rzut, ostatni kamień, czy tam hammer to się nazywa, zostaje przy tym, który miał w tej partii hammera. No. No i tam dzisiaj słuchałem komentarzy, że
najlepiej jak ma się hamera w parzystych partiach, coś tam, także ogólnie nie opłaca im się pojedynczych punktów zdobywać, tylko puszczać partię za zero i wtedy przekładać sobie dokładnie na przyszłe. Także ogólnie pojedyncze punkty ich nie interesują i później partie się kończą 0-0, jak im się nie poukłada. No. Także w ten sposób, jak na razie nie oglądałem tych czwórek aż tyle, ponieważ mecze są dużo dłuższe. Są, no nie wiem, tak licząc to no dwukrotnie dłuższe niż te dwójkowe. No. I trochę mniej interesujące, jak dla mnie przynajmniej. No, nie wiem, muszę... Bardziej taktyczne, zobaczyć. Więc trzeba by się po prostu bardziej może tak, poznać już na tym. Tak, trzeba by było się nad tym bardzo skupiać i nie wiadomo co. Nie wiem, zobaczymy w dalszej, po prostu. Tak, w dalszej części turnieju. Pewnie będę oglądał, jak już będą jakieś półfinały, ćwierćfinały. A jak na razie to tylko pojedyncze mecze. No, ja też sobie pewnie pooglądam, bo tych mixtów obejrzałem parę meczy też. Się oglądałem, bodajże to były Włochy UK. No to Włosi faktycznie tam w jednej partii chyba z 4 punkty zdobyli nawet. Big End tak zwany. No, mieli jedną taką partię, że no co prawda przyszedł pan sędzia z takim wielkim cyrklem. Śmiesznie to wygląda w ogóle i mierzyli tam chyba z 10 minut, który kamień jest bliższy, ale wyszło, że jednak włoski kamień i zdobyli chyba z 4 punkty właśnie wtedy, podczas jednej partii. No, także można wygrać mecz naprawdę z partii na partię w takim mikście. No, więc spoko, teraz właśnie jest faza grupowa też. Czwórek. No, więc przy końcu tygodnia pewnie będzie faza pucharowa, więc też... Można sobie obejrzeć, jak ktoś ma czas oczywiście, bo to jednak rzeczywiście trochę sobie trwa. No, chociaż krócej niż na przykład takie hokejowe rozgrywki chyba. No, tylko że w hokeju z drugiej strony jest trochę więcej dynamiki. No jak ktoś więc... szuka tylko dynamiki w sporcie, to... A nie, no to tak, jest tak, prawda, tak. No. Że zdecydowanie lepsze. Także to są te dwa sporty drużynowe, a no, bo tutaj w sumie jeszcze jest drużynowy. Które jeszcze zostały, tak? Bo te szortraki w sumie się skończyły. No, ale ogólnie drużynowych jest mało na olimpiadzie. No, skoki były... No, ale takich szortraki... Takich stricte nie wiem, czy z wyszmarskiem szybkim no, jest jakaś sztafeta czy coś, pewnie, nie? No, musi być. No. No, to tak. Półfinały w curlingu zaczynają się 17, czyli w czwartek. W czwartek. No, przy końcu tygodnia właśnie. Tak. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie rok nam w sercach gra. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie nic nas nie obchodzi. Oryginał to właśnie ja. Zaszaleć nie zaszkodzi. Oranżada Helena. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Curling mówiliśmy, short track mówiliśmy, łyżwy figurowe. Nie oglądałem nic. Też nic nie oglądałem, słyszałem tylko o aferze z Rosjanką, która wygrała i tak. Później nie było ceremonii medalowej, by ją oskarżyli o doping. A, było coś takiego, tak. No, także dzieje się tam. Rosjanie się nie zmieniają po prostu. Tak. Nazwa się zmienia, a afery dopingowe zostają. Tak, także... Nie wiem, jak bardzo to jest naciągane, ale jeśli nie, to rzeczywiście tylko czekać, aż rzeczywiście już sportowcy rosyjscy w ogóle nie będą mogli występować na igrzyskach. O tym musimy nagrać osobny odcinek. Tak, to już chyba przyletniej nawet. Przyletniej, już my o tym mówiliśmy, że nagramy i nie nagraliśmy, także nagramy. Sobie gdzieś zapiszę. Dobra, to łyżwy figurowe, nie wiem, jak ktoś oglądał, to niech napisze w komentarzach, bo ja w ogóle nie wiem, o co to chodzi. Skaczą mi tam jakieś punkty się dostaje. Trzeba by było eksperta jakiegoś. Albo ekspertkę. Albo ekspertkę. No, zobaczymy, pomyślimy. Dobra, saneczkarstwo mówiliśmy, skoki narciarskie mówiliśmy. No to zostały nam w sumie te rzeczy, które się chyba najbardziej z zimą kojarzą, czyli jazda na nartach i jazda na jednej narcie, czyli są bardziej.
Z prostą czapką czy bez czapki? Nie no, w kasku. W kasku. Dobra, zacznę może od tego, co oglądałem, a mianowicie oglądałem na desce snowboardowej taką dyscyplinę, która się nazywa slopestyle. Akurat to był slopestyle kobiet, bo mężczyzn chyba jeszcze na snowboardzie nie było? Było, było. Było? A, to tak przegapiłem zupełnie, to muszę sobie zobaczyć. Dzień później był. Ha, no to widzisz. Chyba narciarstwo alpejskie za bardzo mnie zajęło w takim razie, ale to do tego przejdziemy może na koniec. Dobra, deska slopestyle, o co może chodzi? Czy chciałbyś opowiedzieć, ekspercie? Oglądałem, także tak. Powiedz, o co chodzi najpierw. Chodzi o to, że jest tor przeszkód, można by było powiedzieć, albo taki skatepark tylko dla snowboardów, czyli nie ma na płaskiej powierzchni, tylko jest cały czas pochyły. I na początku są rury, jakieś rampy, rampy coś w tym stylu. I później są trzy takie duże skocznie. I, a więc polega to wszystko na tym, że najpierw tam przejeżdżają po tych rurach, robią triki na rurach, przeskakują między rurami i tak dalej. I później na tych trzech hopkach pokazują tam jakieś super triki, kto zrobi więcej obrotów i złapie deskę przy okazji dwoma rękami, tak. I tam jeszcze się obróci nie dość, że tak, to jeszcze tak. Najwięcej razy to wygrywa ogólnie i chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, tak, od sędziów. Jest tam 10 sędziów i oni się naradzają później i przyznają punkty. Tak. I są dwa przejazdy, które się... no kurczę, teraz sobie nie zapisałem. W slopestyle'u się sumują przejazdy? Czy w bigger? W bigger przejdziemy, a w slopestyle'u jest lepszy z dwóch w takim razie. Lepszy z dwóch albo trzech, nie pamiętam. Trzech? No, może z dwóch. A, bo sobie nie zapisałem. Lepszy z iluś. Także ogólnie przejeżdżają i ten najlepszy przejazd z tych wszystkich, które wykonają, liczy się jako ten najlepszy i liczy się do klasyfikacji. Podobnie jak na deskorolce na letnich igrzyskach. Tak. W sumie to jest to samo, tylko zamiast kółek się ślizgasz. Tylko jest sposoby na ślizganie. No generalnie tak, no tak samo mniej więcej to wygląda, tylko że po prostu z przyczyn technicznych no nie da się tego zrobić na płaskiej powierzchni w takiej wielkiej misce, tylko trzeba jechać jednak z górki, żeby mieć jakiś pęd. Ja muszę przyznać, że jak dla mnie przynajmniej, to nawet chyba lepsze niż te dyskorolki. Świetne, bo tam wysokości niesamowite, ludzie robią tyle trików, tak zwariowanych. Coś pięknego. Przepraszam, ja oglądałem ten slopestyle męski. Pomyliłem się z Shrinem chyba. Nie wiem czemu. Mam nawet napisane. Dobra, to... Prosimy. Wiecie, to za dużo rzeczy jest po prostu do oglądania, tak, ja też nie pamiętam wszystkiego, tak, co oglądałem. Dlatego ja mam tutaj napisane tyle rzeczy, żeby wiedzieć po prostu. Ja mam komputer. On ma komputer, tak. Ja jeszcze nie dotarłem do tego poziomu technologii, żeby mieć komputer, więc sorry. Ale o slopestyle'u zapisałem sobie nawet nazwiska zawodników, którzy chwycili mnie za serce. Na przykład Kaito Hamada z Japonii, który był niezwykle uśmiechnięty, chociaż dwa przejazdy swoje się wywalił podczas skakania. Natomiast był to zawodnik niezwykle uśmiechnięty, więc aż się miło patrzyło, jak on się tak wywraca. I śmiesznie, bo jeździł tak jak na dyskorolce, że... Może wkleję tutaj fragment, ale generalnie on nie jechał jakby cały czas w dół, tylko na jednym z pierwszych przeszkód, gdzie tam były te poręcze i takie rzeczy, wykorzystywał jedną z przeszkód, żeby zrobić taki, jak to się nazywa na skrócie, grind. Grind. No. Że po krawędzi przeszkody sobie jechał i zawracał jeszcze z tą przeszkodą, bo ona była taka półkolista. Że zawracał na tej przeszkodzie i dopiero zawracał drugi raz i jechał dopiero z górki po tych rynnach, czy nie po rynnach, tylko to z, barierkach tych takich. No, generalnie ci japońscy zawodnicy fajnie, bo drugiego sobie napisałem Takeru Otsuka, który skakał jakieś niesamowite rzeczy tam. Ile on kręcił, no, to było... Generalnie masakra, ale i tak najlepszy ziomek, który tam występował, to był człowiek, który zajął drugie miejsce w ogóle
klasyfikacji już tej medalowej. Nazywa się Yi Ming-su i to jest chiński zawodnik, który wykręcił tam jakiś największy skok w historii w ogóle wszystkich rzeczy. No. Zrobił, nie wiem, 6 obrotów chyba w takiej płaszczyźnie, horyzontalnej i chyba 3 wertykalnej. Tak. Także sporo. Komentatorzy by powiedzieli, że triple cork 18, tak? Czy... mam tu napisane Bankside triple cork 1800 w drugiej próbie ostatnich skoków. Tak się nazywało. Tak pan w telewizorze powiedział, że to się nazywa Bankside triple cork 1800. No. Także zrobił Bankside triple cork 1800. Może, proszę, robić. Przecież to jest Bankside triple cork. Tak, no niestety... nazewnictwo tego w ogóle. Idealne jest to nazewnictwo. No, ale niestety chciałem powiedzieć, że przegrał z zawodnikiem kanadyjskim Maxem Darotem, który, bo ten Chińczyk Su Yiming-su, oprócz skakania to na tych poręczach tak średnio sobie radził. Więc mimo tego, że ze skoków zdobywał niesamowitą ilość punktów, to na poręczach raczej było to mizerne, więc razem się zsumowało na drugie miejsce. A Max Darot, czy Parot, przepraszam, przez P, Max Parot całe swoje przejazdy miał w bardzo wyrównany sposób, więc spoko. Ale jeszcze co chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podobały wdzianka kadry Stanów Zjednoczonych. Nie samych zawodników, bo zawodnicy to mają tam jakieś pewnie przepisy też, jak muszą wyglądać. Aha. Ale ci ludzie, którzy tam... no, cała ta drużyna, która zawodnika przygotowuje do startu. Goście mieli kurtki kroju takiego jak marynarka. I zamiast szalików mieli takie czerwone krawaty puchowe. Ale to ogólnie także... od tych takich sportów typu Monster sponsoruje. To we wszystkich ta... Tak, tak. Ta amerykańska ekipa tak, jest amerykańska taka. Kadra właśnie w tych wszystkich tego freestyle'owych sportach ma takie. Akurat w tym slopestyle'u jakoś najbardziej mnie to... Bo chyba tam najwięcej jakby jest interakcji też. No tak, no bo... Takie mam wrażenie, że oni tam na górze stoją i tam sobie gadają jeszcze, piątki, tak, zbijają piątki, robią te wszystkie jak to... Ten... Magiczne zaklęcia. Magiczne zaklęcia, jak zbijają piątki, robią, machają rękami, generalnie fajnie się to ogląda. No. No. Super, ogólnie te sporty ekstremalne, powiedzmy, to świetnie się ogląda. No. To takie, co Red Bull sponsoruje, co na X Games później są. Nie są Mistrzostwa Świata, tylko są X Games. A, jeszcze co chciałem powiedzieć, ujęcia z drona były fajne, jak jechały te chłopy na tym snowboardzie i za nimi dron leciał. Tylko, że to nie było jakby w tym głównym, tylko to było zawsze w powtórkach z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy może realizator się bał to puścić na żywo, bo może z drona nie widać aż tak dokładnie, co to za ewolucja chłop robi. Może sędziowie oglądali to samo. Nie, no podejrzewam, że sędziowie tam mają ileś komputerów, żeby sobie obejrzeć każdą powtórkę, którą chcą. I fajna była cała ta trasa, bo od boku, chroniąc od wiatru, był zbudowany chiński mur ze śniegu. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Ale w ogóle z tym chińskim murem to też było nieźle, bo w ogóle jeden, chyba Francuz to był, gość zaczynał w ogóle przejazdy, że on się tam wdrapywał na ten mur, zeskakiwał i dopiero jechał. Tak, żeby tam oczywiście krzyczał z góry, że o, patrzcie na mnie. Ja on chyba też jakoś wysoko w ogóle wylądował, nie wiem, czy jakieś czwarte miejsce, czy coś ja takiego. Ja mam pierwszą trójkę tylko wpisałem. Tak. Także, żeby tylko powiedzieć, na podium Max Parot z Kanady, pierwsze miejsce, Su Yiming z Chin drugie miejsce oraz Mark McMorris z Kanady trzecie miejsce. Gratulujemy.
Następna dyscyplina z rejonu freestylu to Big Air, który oglądałem też jak chłopy skakały. I Big Air akurat się rozgrywa na nartach. I to wygląda trochę jak skoki narciarskie, tylko że goście nie jadą na odległość, tylko jak skaczą, to robią dużo fikołków w locie i dostają punkty podobnie jak w tym slopestyle'u. Jest iluś tam sędziów i oni oceniają, czy fajnie skoczył, czy nie fajnie skoczył. No. I też goście robią ileś tam tych fikołków, kręcą się jak nie wiem, łapią się i na przykład, nie wiem, niektórzy w ogóle jechali tak, że jechali tyłem z tej górki, wybijali się tyłem, skakali ten. Fikołki i lądowali i dalej jechali tyłem na przykład. To była rozkmina w ogóle z tym, ponieważ tam w tym Big Air jest taka zasada, że są trzy skoki i dwa się sumują ze sobą, ale te dwa muszą być jakieś inne. A, czyli tak, tak. Jeden musi być na przykład najechany przodem i kręcony w prawo, a drugi musi być na przykład najechany tyłem i kręcony w lewo. No i wtedy to się punktuje, jakby się dwa razy zrobiło ten sam, to chyba ten drugi jest słabiej punktowany, czy coś w tym stylu. Nie, że jeden z nich się obaliczy tylko. No, czy tam jeden z nich w ogóle się liczy tylko. Tak. Także, no. No, więc tak. No w sumie co tu dużo mówisz, no to jest to, co jak to brzmi, nie? Goście jadą na wielką hopę, robią fiku-wiku w powietrzu, lądują i jak odjadą, jak to mówią komentatorzy, że skok jest odjechany, to dostają punkty od sędziów i są w tabelce z tymi punktami. Jeden komentator zawsze mówi wielki skok, a tak wielki mówi zawsze. Nie, ogromny, przepraszam, on mówi, że ogromny, jak ktoś jakoś się świetnie wybił i poleciał gdzieś tam daleko, to ogromny skok. A w ogóle na snowboardzie też było. Na snowboardzie też było, ale nie oglądałem akurat. Oglądałem na nartach tylko. Mhm. A i w ogóle na nartach też śmieszne jest to, że jedni jeżdżą z kijkami, drudzy bez kijków. No ale to co kto woli? Co kto woli, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie dla punktów, bo tak naprawdę te punkty to pewnie jest jakiś wielki almanach punktów. Więc nawet nie zamierzam spróbować zrozumieć, na jakiej zasadzie oni to dają. Mają, więc... mają tabelkę, nie? Single cork, double cork, triple cork i tak dalej, później tak. Stopnie. Mają po prostu kartkę do odkaczenia i skalują tam, przez to, jak tak. To wylądował, tak? Mają jakąś formułę w Excelu, która to liczy po prostu, nie? Ale w ogóle w damskim konkursie tego Big Air na nartach to był sztos, bo w ogóle tam wygrała jakaś Chinka, o. Która w ogóle tym... No już się miesiąc temu, tak? Nie, nie, ona była jakimś super mistrzem, coś tam, ale ogólnie była druga przed ostatnim skokiem. I tam... Sprawdź jeszcze jak się nazywa, jak masz to. No już sprawdzam. I ogólnie tym ostatnim skokiem wykonała w ogóle skok, który wykonywała pierwszy raz w życiu. Na treningach tego nie wykonywała, tam jakiś popiętny coś tam czymś tam. Nie pamiętam. Bardzo też skomplikowana nazwa, typu Triple Cork 18000. Nie, no 18000 to już przesadzę. Z Japan Grabem, nie? On nazywa właśnie się tak. Gu Ailing Eilin. A. Tutaj będzie napisane. Będzie to pani tutaj się wyświetlać. Tak. No i której gratulujemy swoją drogą. Tak. Gratulujemy. Ale w ogóle skaczesz tak pierwszy raz i skaczesz, jeszcze lądujesz w dodatku i wygrywasz złoty. No, całkiem fajnie. No. To jeszcze powiem o chłopach, bo sobie zapisałem... Jeszcze jedno zanim powiem. Miejscówka sobie napisałem. W moich notatkach jest napisane miejscówka XD. Po prostu zdjęcie. Po prostu zdjęcie. Nic nie trzeba tak się mówić. Także tak. Cudo. No, a chciałbym powiedzieć, kto był na podium w rywalizacji chłopów Big Air. Pierwsze miejsce Birkrud przez 2U z Norwegii. I komentatorzy byli, mówili, że się dziwią trochę. No ale to nie wiem. Drugie miejsce Colby Stevenson z US of A. A trzecie miejsce Henrik Harlaut ze Szwecji.
Także gratulujemy. I osobiście polecam ten sport do oglądania, bo fajnie się ogląda. I krótko w miarę to trwało, nie wiem, półtorej godziny ten finał trwał? Fajnie, bo półtorej godziny i całe zawody właściwie są. I tam jeszcze między seriami skoków są przerwy, tam nie wiem, 15 minut czy coś. No. Także tak naprawdę czystego jeżdżenia to jest może godzina z małym układem. No, jakby tak przewijać dobrze na Eurosport Playerze, to... No, to myślę, że pół godziny by można było obejrzeć. No, chyba spokojnie, bo tam jeszcze sędziowie tak z półtorej minuty zawsze tak oceniają. Sędziowie oceniają tyle, żeby ze trzech gości skończyło. Nie, chyba, że a jak powtórki zostawiać, chociaż ja bym powtórki zostawiał. Nie, no powtórki trzeba zostawiać, fajne. Są dobre. W ogóle tam były powtórki, jak tak poklatkowo był każdy ten moment skoku i jak oni się obracają. Były jakieś super. Nałożone jeszcze jakieś, że jak skakał, to było nałożone wysokość, na której jest. Tak. I tego typu rzeczy. Albo tam odległość od tego wyskoku. No fajnie. Generalnie no, zmontowana realizacja tego jest naprawdę dobra. Przecież w sumie teraz czego jest zła realizacja na takiego typu imprezach? To już chyba... To jest tak jakby powiedzieć, że fajne efekty specjalne są w filmie. No, to... W każdym filmie już teraz są efekty specjalne fajne, nie? To nie są lata 80., że Terminator przychodzi przez kraty, nie? Nie wiem. Ja bym się tylko czepiał do realizacji curlingu, bo tam ta kamera, która pokazuje na to kółko, które jest bardzo ważne, ona nie jest centralnie nad tym kółkiem. Ona jest trochę do przodu przechylona, przez co jak się patrzy w telewizji, to ma się dość spore przekłamanie tam, jak są podobne odległości. Tak, to nie zwróciłem uwagi nawet na to. Bo jest ten efekt paralaksy, czy jak to się nazywa? Poliraksy? Tak. No, takie. To miałem taki problem w sumie, jak oglądałem tenisa w Tokio. O, na igrzyskach. Podobny problem. Że kąt kamery, kamera była źle ustawiona po prostu. Były trzy korty i na tym jednym korcie głównym była dobrze kamera ustawiona, tak jak normalnie w tenisie. A na tych dwóch bocznych kortach była kamera po prostu nisko ustawiona. I nie było nic widać, bo... Jedną stronę kortu było widać jeszcze, ale drugą stronę kortu już siatka zasłaniała na przykład. No. Super. No ale to mniejsza o to, bo my gadamy teraz o zimowych igrzyskach w Beijingu. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie orzeźwienia świat. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie życie ma inny smak. Bąbelków więcej mi daj. Chcę poczuć się jak w niebie. Zabiorę cię właśnie tam. Nie mogę żyć bez ciebie. Oranżada Helena. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Freestyle'owych rzeczy się jeszcze zalicza jazda po muldach na nartach. I tu jest śmieszna rzecz, bo punkty składają się z trzech rzeczy tak naprawdę. Bo to też się jedzie na punkty, wbrew pozorom, a nie na czas, a nie nic. I punkty się składają z trzech rzeczy. Bo jedzie się po muldach, czyli po takich malutkich górkach. Zjeżdża się z góry. I jeszcze nie dość, że się jedzie po tych górkach cały czas, to jeszcze się skacze dwa razy po takich małych skoczniach. Też się kręci fikołki w powietrzu. I teraz są trzy składowe, ponieważ jedną składową jest czas, w którym się przejechało trasę, bo ci ludzie, co tą trasę zbudowali, sobie wymyślili, że zawodnik powinien przejechać w czasie takim, a jak przejedzie w dłuższym czasie, to dostaje minusowe punkty, a jak przejedzie w krótszym czasie, to dostaje lepsze punkty. Drugą składową są te skoki i też można kręcić, może nie triple, coś tam, nie, kolka 1080. Tam akurat nie kręcili jakichś szaleństw, ale... Nie, tam to takie podwójne, potrójne. Techniczne wykonanie jest bardzo ważne, żeby te narty były równolegle i żeby kolana były prosto, takie rzeczy. Tak, że trzeba się wyprostować, jakby się puknęło kij od środki, na przykład jak się robi tego fikołka podwójnego. Takie techniczne. No. No i trzecia rzecz to, że oceniają, czy ładnie się jedzie po tych muldach. I później sędziowie robią... Wrzucają weksela. Wrzucają weksela i im wypluwa wtedy, ile ktoś ma punktów. No. I tutaj są rzeczy, które ja aż muszę Wikipedię otworzyć. Bo sobie napisałem, że tak. Generalnie chłop, który wygrał,
Walter Wahlberg ze Szwecji był niezwykłą niespodzianką, że wygrał. A nie, że, no, bo generalnie dobry jest, ale nie aż tak, żeby wygrywać złoty medal. Natomiast gość, który był drugi, Michael King, nie, już mam. Kingsbury? Michael Kingsbury z Kanady był zdecydowanym faworytem. I to jest generalnie człowiek, który już wygrał trzykrotnie medal olimpijski. I od 2011 roku był na podium każdego Pucharu Świata w jeździe po muldach. W większości były to miejsca pierwsze na tym podium. A oprócz tego, o, Igrzyska Olimpijskie jeszcze tutaj zobaczę. W Soczi zdobył srebrny medal, w Pjongczanku zdobył złoty medal. A na Mistrzostwach Świata to generalnie wszystko zdobył. Od 2011 roku zdobył wszystko na jeździe po muldach i na muldach podwójnych. Czasem to było pierwsze miejsce, czasem drugie miejsce. Raz w muldach podwójnych był 13 w 2017 roku. A tak to był cały czas na podium od 11 lat. Czyli taki Michael Phelps. No, mniej więcej. Tylko, że na muldach miał tylko jedną konkurencję do wygrania. No, taki Bodemiller tylko na muldach. To Bodemiller. No, więc... Bodemiller był wariatem. No, więc to mniej więcej taki. A, no a trzecie miejsce zdobył Ikura Horishima z Japonii, który właśnie komentatorzy mówili, że o, to jest główny, co będzie walczył z tym Kingsburym. No i w sumie walczył, tylko że no, walczyli o drugie miejsce, nie? Ty. Ja też fajnie, bo widać było tutaj tak samo jak w tym slopestyle, że ci Japończycy to oni... Tak. Tak. Z taką radością do tego podchodzą. Oni po prostu przyszli się dobrze bawić, nie? No a przy okazji, że wygrał tam trzecie miejsce, to swoją drogą. Bo on weźmie i zrobi o ten jeden obrót więcej i tak. Będzie jechał no. Szybciej i to, że technicznie mu to nie wyjdzie, no to... No generalnie... Japończycy nieźle sobie radzą, bo w finale było trzech Japończyków generalnie w jeździe po muldach. No, dwóch coś tam sędziowie trochę mniej szczodrze potraktowali, ale Ikura Horishima trzecie miejsce. Więc spoko. Coś jeszcze do dodania? Jeszcze te takie freestyle'owe. Nie wiem, czy we freestyle jeszcze. We freestyle jeszcze było. Slopestyle na nartach. Cross. Cross był. Czyli to. Na szybko wytłumaczenie oglądałeś, to. Chyba to mi bardzo podobne. Na letnich igrzyskach opowiadaliśmy o BMX-ach, tych takich wyścigach tak. BMX-ów. To bardzo podobne, tylko tutaj było na snowboardzie. Ogólnie też bardzo fajne, bo to też tak muszą. Te muldy i tak w dalej. Czwórkę się tam jedzie też. Tak, w czwórkę się jedzie. Niektórzy się wywracają, niektórzy nie. Chociaż tutaj muszę przyznać, że w odniesieniu do tych BMX-ów, które jednak są no, praktycznie tym samym, to troszkę lepsze BMX-y, ponieważ tam to zawsze jakoś mogli szybciej pedałować, dojechać do tej mety. A tam, jak ktoś zostaje w tyle, w tym cross, to już tak zostaje. Tam parę było takich sytuacji, że gość jakoś niesamowicie wziął zakręt i miał większą prędkość na wyjściu i no. Także, ale też się całkiem fajnie ogląda i tam jak oglądałem finał, to też całe zawody trwają godzinę. Też oglądałem, tylko sobie nie zapisałem, więc tam no. Bardzo dużo obejrzałem ślizgania się przez ten tydzień. A ja jeszcze drużynówkę oglądałem, o rany. To też tego krosa? Tak, drużynówka też tak wygląda, że najpierw jedzie chyba kobieta, ona tam osiąga jakiś czas, no i później z analogicznie opóźnieniem startuje hop z góry. A. No, jest drugi ten i otwierają im się bramki po prostu z opóźnieniem. I też spoko. Fajnie, co prawda też zapytałem, bo to... Nie no, dwie osoby. A, dwie osoby. Także mało. No i na tym drugim, tym jak są jakieś różnice większe, no to już właściwie nie ma co oglądać, bo ten z przodu to on tylko musi się nie wywalić. No w sumie tak. Także tam, jak to? Solowo lepiej. Trochę.
Można na Eurosport Playerze obejrzeć. Słyszę. Nawet trzeba. Nawet trzeba. Dobra, to może obejrzmy... obejrzmy. To zmierzymy. Możemy, a to zaraz podegrać. Dobra, to przechodzimy do tego, co ja oglądam nawet, jak nie są Igrzyska Olimpijskie. Czasem sobie puszczam, bo... A. No, bo w nocy często leci narciarstwo alpejskie na Eurosporcie. Więc czasem sobie oglądam. No i generalnie z narciarstwa alpejskiego tutaj jest bardzo dużo dyscyplin, więc jest bardzo dużo oglądania. Większość tego, co tu jest napisane, to jest o tym. Może najpierw powiedzmy, jakie są dyscypliny. Czyli od najmniejszych slalom. Slalom, no to jak sama nazwa wskazuje, chociaż nie, no w sumie trzeba tłumaczyć, jest najkrótsza. To jest najkrótsza trasa z tych wszystkich rzeczy. I zamiast bramek, przez które się przejeżdża, są po prostu takie pojedyncze tyczki wbite. I one są bardzo, bardzo blisko siebie. Nie pamiętam, jaki tam jest dokładnie dystans, ale to jest coś w stylu tam 3 metry od siebie są te tyczki czy coś. Bardzo ciasne. Ciasno, jak bardzo na ciasno są upakowane. Tak, jak na narciarstwo, to bardzo ciasno są upakowane. To aż jak się to ogląda, to prawie wygląda jak to, jak ci goście czasem jeżdżą na rolkach wokół tych takich kubeczków. Tak, tak. No ogólnie ten slalom jest bardzo taki ciekawy, bo jak nie znasz trasy, jak nie masz jej wbitej w pamięci, to nie przejedziesz tego. Także oni głównie na tym, to tam widać właśnie przed startem, jak się skupiałem i tak z zamkniętymi oczami jedą sobie tą trasę. Tak, no to jest po prostu jak ktoś nagle zgubi rytm, to nie dojeżdża do mety. No. Albo dojeżdża z drzwi. Więc to jest pierwsza z tych dyscyplin i ja tu sobie napisałem, że to jest... Bo slalom już był kobiet. I tak. Wyleciało... Statystyki były prowadzone. Wyleciało, ja oglądałem tylko tą pierwszą trzydziestkę, czyli najlepszą trzydziestkę akurat w tym slalomie. Wyleciało 6 kobiet z trasy, także nie dojechało na metę, ale, no nie wywaliły się, ale po prostu zgubiły te bramki. Odjechały bramkę. Nie trafiły w bramkę. Słupek, czy jak to się nazywa. A wywaliły się 3. Więc w sumie jedna trzecia prawie nie dojechała. Tak. I tutaj mam jeszcze napisane podium. Czekaj, co to ma znaczyć? Aha, dobrze, przepraszam. Podium mam napisane. Wygrała Petra Plaowa. Wlchowa. Petra Wlchowa ze Słowacji, która po pierwszym przejeździe była 8. A po drugim przejeździe wygrała. Drugie miejsce Katarina Linsberger. Linsberger, tak dobrze przeczytałem, z Austrii. Która po pierwszym przejeździe była 7. A po drugim przejeździe miała stratę 800. Więc całkiem mało. Jak to mówią ci komentatorzy, od błyskika, czy jakoś tak? No, nie, oni tak mówili dzisiaj, jak oglądałem inną dyscyplinę, że tam goś przegrał. 400. Coś o błyskikę. Jak brudka na olimpiadzie. Pamiętne tam 3000 bodajże, czy tam 1000. No, to tego typu. A trzecia była Wendy Holdener z Szwajcarii. I ona przegrała o 1200 akurat. A po pierwszym przejeździe była 5. Więc całkiem śmiesznie. I tutaj sobie jeszcze zapisałem zawodniczkę, która się nazywa Sara Hector. Która w drugim przejeździe wyleciała, a miała przewagę 0,7 do całej reszty. 0,7 sekundy, czyli dużo. No, to jest piękno slalomu, ogólnie nieważne jaką masz przewagę i tak musisz cisnąć. No, 0,7 sekundy na takim dystansie jak slalom to jest naprawdę bardzo dużo. Ale niestety wyleciała z trasy, także... No niestety, jak się tak ciśnie, no to można wylecieć z trasy. Już nawet w gigancie by pewnie dowiozła. No, może. Gdyby nie musiała tak
Nie musiałaby tak cisnąć. No ale też nie wie po drodze, nie? Ale wie na górze, nie? To sobie myśli tak, no, ale nie, cisnąć, ale tak bez. Ona miała przewagę podczas jechania już. A, podczas przejechania. Tak, on, to nie było tak, że ona była pierwsza po pierwszym przejeździe. Ona była któraś tam po pierwszym przejeździe. Aha. I wyrobiła sobie taką przewagę podczas jechania. A zaczynała, nie zapisałem sobie, ale zaczynała tam 0,2 czy coś w tym stylu. Ona sobie zrobiła, generalnie wypracowała podczas trasy na drugim pomiarze. Miała już 0,7 przewagi, więc całkiem sporo. No i druga, ale to może o największej przegranej igrzysk powiemy na koniec. Tak, oglądałeś ten slalom też czy nie? Tak, oglądałem, ja chyba wszystko oglądałem, jak na razie z alpejskiego. Slalom ogólnie ciężkie trasy strasznie są. Tak mi się wydaje, takie mam wrażenie, zresztą jak statystyki podajesz, że 9 no generalnie z alpejskiego, osób na 30 wylatuje, z alpejskiego to całkiem sporo wylatuje, no, sobie tu pozapisywałem. Ciężkie trasy, ale też mówią ci komentatorzy, też mówią, że śnieg jakiś dziwny. To nie. Tak, a to o tym śniegu może na koniec, jak już wszystkie te dyscypliny prawie, no, co? No, spoko. Bo dobra. Ten... dobra, czyli to był ten slalom, czyli najkrótszy dystans. Chłopy już jechały slalom? Baby tylko jechały. Nie, a nie, chłopy jechali tylko kombinacje. Ale to na sam koniec. To zaraz. Dobra, czyli baby już jechały slalom i o tym powiedzieliśmy. Drugi dystans to jest gigant. Slalom gigant. Czyli no trochę większy dystans, znaczy trochę dłuższa trasa i dwa razy większa przestrzeń między poszczególnymi bramkami. No i też jest szersza ta trasa przede wszystkim, bo na tych slalomie no to te kijki są tak dosyć ściśnięte ze sobą generalnie, a na gigancie no to już jednak jest szerzej. I zapisałem sobie tutaj gigant kobiet, był w zeszłym tygodniu jeszcze. Po pierwsze statystyki. Startowały 82 kobiety, a po pierwszym przyjeździe wyleciały z trasy 8, a wywaliło się 12. A, czyli razem 20, czyli 1/4 wszystkich. A jeszcze w drugim przejeździe dodatkowa jedna wyleciała z trasy i 5 się wywaliło. Także w sumie 26 kobiet wzięło i się wywaliło, albo no generalnie nie dojechało do końca. Więc też całkiem niezłe żniwo, zebrały warunki. Tu sobie napisałem, że Petra Wlchowa po pierwszym przejeździe była 13, a po drugim przejeździe była dopiero 14. I komentatorzy strasznie płakali, bo to znaczy inaczej, bo gigant był jakby wcześniej, parę dni wcześniej niż slalom, więc jeszcze nie wiedzieli, że wygrała slalom. I w tym gigancie, no generalnie ona dobrze jeździ na nartach i jest wysoko w kwalifikacji Pucharu Świata, więc płakali, że po prostu jej nie poszło. No bo jednak być poza pierwszą dziesiątką, jak na osobę, która zwykle staje na podium Pucharu Świata, no to tak trochę dziwnie. No, rzeczywiście. Na śnieg zwalili. Tak, no. O tym śniegu zaraz będziemy mówić jeszcze, bo w sumie chyba rzeczywiście coś na rzeczy. W tym, w gigancie może jeszcze powiemy, że Maryna Gąsienica Daniel była 8. A, bardzo, rzeczywiście. Bardzo ładnych zawodach, ogólnie bardzo dobrym sezonie i widać, że no mamy talent w Polsce od jazdy alpejskiej. To jest niesamowite, ponieważ no, w Polsce to dawno chyba nie było żadnych alpejczyków takich na pierwszą dziesiątkę igrzysk olimpijskich. Ja w ogóle nie kojarzę, żebym w życiu słyszał o kimś, kto jeździ w Polsce na nartach. No. Tylko się skacze z nart. I tak, skacze się. Także nie wiem, jeśli jest ktoś taki, to bardzo przepraszam, jeśli ktoś w Polsce jeździ na nartach. Słyszałem, że prezydent nasz jeździ na nartach, ale to chyba nie na tym poziomie jednak. Chociaż pojechał na olimpiadę podobno. No, ale chyba poza pierwszym 30, bo tam... Nie, może wyleciał i nie słyszę. Nie kojarzę go, żeby tam... Tak. No, także Maryna Gąsienica to nie, nasza alpejka polska. I to... Zobaczymy, kibicujemy mocno. I to jeszcze poprawiła się po pierwszym przejeździe, bo po pierwszym była nasta jakoś, tak? 11. A drugi przejazd, czwarty czas miała. Tak. Także świetny. No. Świetny występ, naprawdę. Gratulujemy. Gratulujemy. Że
pani Maryna przełamuje nareszcie tą polską niemoc co do jeżdżenia na nartach. Tak. Dobra, to powiem w takim razie podium. No, Petra Wlchowa nie dostarczyła, ale pierwsza była Sara Hector ze Szwecji. W obydwu pierwszych jazdach była pierwsza chyba? Nie, w drugim była ósma. No ale po całości była pierwsza. Tak, ale że, no, po pierwszym była też pierwsza w znaczeniu, nie? Że tak. Po pierwszym była pierwsza i została pierwsza. Tak, została pierwsza. O to mi chodziło. Mhm. Czyli Sara Hector ze Szwecji była pierwsza, już po pierwszym przejeździe, a po drugim tylko musiała dojechać w sumie. Z jakimś tam w miarę czasem. Dowiozła 28 sekund. No, dowiozła. Właśnie, Federica Brignone z Italii po pierwszym przejeździe miała stratę 42 setne, a po drugim 28 setnych. I Lara Gut-Behrami z Szwajcarii po pierwszym przejeździe miała stratę sekunda 51, a po drugim 0,72. Oczywiście po drugim to chodzi o ten zsumowany czas z pierwszego i drugiego przejazdu, bo tak się liczy w tych wszystkich dwuprzejazdowych dyscyplinach. Tak, no i Gigant Chłopów był też, który się skończył w niedzielę? Chyba wczoraj, ja dzisiaj oglądam. No ja też dzisiaj właśnie oglądam. No ale, ale chyba był... Nawet nie wiem, czy nie w nocy z niedzieli na poniedziałek leciał. Nie jestem pewien. Albo w nocy z niedzieli na poniedziałek, albo z soboty na niedzielę. Ale to mniejsze o to, bo to już tak leciało, ale możecie obejrzeć w playerze oczywiście. No. Bo na TVP raczej nie będą puszczać takich rzeczy powtórek, bo tam... Aha, chociaż było dwóch Polaków. Ale obydwaj wypadli z trasy, także... I tutaj statystyki co do wypadnięcia. 89 osób startowało generalnie w Gigancie Chłopów, ale zrobiłem tylko statystyki wypadnięcia i wywalenia się dla pierwszej trzydziestki w obydwu przejazdach, bo już mi się nie chciało, za dużo tego było po prostu. Dwóch Polaków wyleciało na pierwszym przejeździe generalnie, więc tak. Natomiast reszta to tak, podczas pierwszego przejazdu, stopowej trzydziestki chłopów, którzy w Gigancie startowali, wyleciało z trasy 6 chłopów, a 3 się wywaliło, więc w sumie 9 z 30. Proszę, jak to wygląda tutaj? Jezus, no. Długa lista. W drugim przejeździe wyleciało 3 chłopów, a 4 się wywaliło, więc generalnie z głównej trzydziestki. No nie, bo w drugiej też to ta trzydziestka była bez tych 9, co się wywalili wcześniej. No ale generalnie stopowej trzydziestki, ile ja powiedziałem? 9 plus 3 plus 4, czyli 16 osób. No. Połowa. Tak. No powiedzmy, że 1/3 mniej więcej, no bo tam się wytasowała ta trzydziestka w tym przejeździe. No, natomiast... tutaj rzeczywiście można powiedzieć o warunkach niesprzyjających, bo podczas pierwszego przejazdu była taka masakra, była taka zamieć w ogóle, śniegu tyle padało, że kamerę chyba przy trzecim pomiarze czasu kamerę zasypało do połowy. Kadr po prostu zasypało, jak kamera była. Taki śnieg padał. Generalnie może wkleję parę obrazków, żebyście państwo mieli pogląd, mniej więcej ogląd sprawy, ale no masakra. Natomiast przy drugim przejeździe już trochę pogoda zelżała, zresztą drugi przejazd był opóźniony chyba godzinę czy półtorej, bo czekali cały czas organizatorzy, żeby się te warunki trochę ogarnęły. I śmieszna sprawa, jak oglądałem ten drugi przejazd, to jeszcze jak jadą ci goście, co sprawdzają, czy trasa jest ładnie zrobiona. Jeszcze nie, że zawodnicy, tylko jadą ci przed... Przedjeżdżę, czy... No, nie wiem, jak się to nazywa fachowo. No, ci goście, co jadą, żeby sprawdzić trasę, to ostatni z tych gości się wywalił tam na jednym, w jednym miejscu, że mu się po prostu narta wypięła. I jeszcze dodatkowo się opóźniła wtedy start chyba o 15 minut, bo przyszło 3 gości z łopatami i tam wyrównywali bardzo mocno to. No a później znowu musieli to rozjeździć i tak dalej, no więc...
masakra generalnie była, jeśli chodzi o warunki. No ale to jednak nie z winy organizatorów, to trzeba przyznać, tak. No. Zresztą zjazd męski, czyli te pierwsze zawody też były przesunięte, tylko wtedy wiało z tego, co tak, ale to o zjeździe będziemy gadać na końcu, nie? Dzień był w sumie bez sensu, bo zjazd był na początku lat. A, dobrze, od najkrótszego. Dobra. No, no i w sumie w tym slalom Mekikancie, jeśli chodzi o wyniki, to nie było żadnej niespodzianki, bo pierwsze miejsce zajął Marco Odermatt ze Szwajcarii. To jest człowiek, który generalnie wygrał wszystkie, dosłownie wygrał wszystkie zawody w tym sezonie Pucharu Świata i raz tylko był drugi. W Gigancie. W Gigancie, tak, w Gigancie, w tej dyscyplinie konkretnej. Więc no generalnie to chyba się nikt nie zdziwił. No to no nie wiem. Znaczy nie, no komentatorzy byli zdziwieni, że jak to faworyt wygrywa. Nie może być. Niemożliwe. No. Nie wiem, mi się bardzo podobał, bo akurat drugi przejazd tylko oglądałem, to co zrobił ten Kraniec. O tak, tak. Tak trzeba jeździć giganta. Gość po prostu tak wycinał te skręty agresywnie i fenomenalnie, że o. No, generalnie gość był po pierwszym przejeździe ósmy był? Ósmy, ale patrz, w ogóle... Był po pierwszym przejeździe ósmy i wykręcił taki czas, jak pojechał na tym ósmym miejscu, że następna osoba miała 1,64 chyba do niego? No, podobnie. Czas drugiego przejazdu miał minuta 5 sekund 83 setne, a drugi przejazd był Marco Odermatta, to ma minutę 6 sekund i 42 setne. Czyli ogólnie na przejeździe zyskał nad drugim gościem 0,6 sekundy. No. To rozjechał absolutnie. No i generalnie urwał dosyć sporo. No i tak, i co ciekawe, w ogóle właśnie podium wygląda Marco Odermatt, który wygrał. Drugi ten Zen Kraniec z stratą 0,19. I na trzecim miejscu Mathieu Favre, który ma stratę sekunda 34. Czyli między drugim a trzecim miejscem jest ponad sekunda różnicy. Co w dyscyplinach takich właśnie alpejskich to jest... Dużo. Jeszcze w gigancie, no. Sekunda ponad. Nie, no ponad sekunda to... W zjeździe to sekunda to nie jest aż tyle, ale w gigancie to... O. No w zjeździe no to już powiedzmy, że te różnice są trochę większe niż te setne czy coś, ale... No tutaj to w zasadzie nie było konkurencji. Było tych dwóch gości z przodu, tak naprawdę po drugim przejeździe. Znaczy po drugim przejeździe był Zen Kraniec po drugim przejeździe, bo Marco Odermatt tylko pojechał jako ostatni. Dowiózł złoty medal, proszę bardzo. No, także ten. Tak, a właśnie mam tu statystyki po pierwszym przejeździe. Że Marco Odermatt wcale nie miał aż takiej wielkiej przewagi po pierwszym przejeździe, bo drugi zawodnik, Stefan Brennsteiner, z Austrii po pierwszym przejeździe miał stratę 400, a Mathieu Favre z Francji miał, który z trzecie miejsce miał w całych zawodach, ale po pierwszym przejeździe miał stratę 800. Więc... Nie dużo. No, pierwszy przejazd był taki dosyć wyrównany, że tam... No. Dla porównania Kraniec 60. No, Kraniec miał 60 na przykład straty. Potężny przejazd. To był 8. No. No, więc to takie ciekawostki. Jeszcze sobie napisałem, oprócz tego, że była to zamieść, to że minus 16 stopni. Ale ogólnie zimno na tych igrzyskach jest. Tak, oni tam wszyscy mówią, że tam jest minus 20 i wejść. Mhm. Generalnie to standard taki. Ja nie wiem, gdzie to w ogóle, w którym to rejonie tak konkretnie jest. To jest w tych górach na północny zachód od Pekinu. Nie wiem, jak się te góry nazywają, bo nie pamiętam, ale to w tamtą stronę. To już jest na granicy pustyni Gobi, a to będziemy zaraz może, czy od razu tutaj powiedzieć, tutaj że... Tutaj wkleimy ten? Tak, no mapa, nie? I śmiesznie jest, bo to są góry, które są tak naprawdę granicą, że za tymi z jednej strony gór jest Pekin, Beijing, a z drugiej strony gór się zaczyna pustynia już. Pustynia Gobi, która jest bardzo sucha. I dlatego na przykład śmiesznie to wyglądało, że jakby nie ma zimy, bo nie ma śniegu. A tak naprawdę tam jest minus 16 stopni. A śnieg jest tylko na trasie, po której oni jadą.
Znaczy teraz akurat w tym gigancie chłopów była różnica, no bo padał śnieg rzeczywiście. Mhm. I to tak dosyć sporo. Ale no przez większość tego dnia to chyba nie padało w ogóle śnieg. Nie padało, bardzo dobra, tylko wiało. Tak, tylko wiało. Była taka pogoda taka. Taka. No, rzeczywiście dobre miejsce na zawody. No jeśli się dośnieży oczywiście. No, tylko właśnie ten sztuczny śnieg, który. Ale to narzekamy na śnieg, może powiem na koniec. Polacy są zdolni do rzeczy wybitnych. Wyszkolić najlepszą jednostkę specjalną na świecie? Tak jest! Najdalej rzucać błotem? A czemu nie? Polska gościnność legendarna. Najlepszy kotlet świata? Schabowy. Zrobić największy festiwal w Europie? Jest błoto! Jest festiwal! A jak zabraliśmy się za oranżadę bez cukru, to wyszła nam wybitnie. Oranżada Helena zero cukru. Wybitna bez cukru. Czyli jeszcze Super Gigant. Super Gigant. Super Gigant. No to w sumie jest taki gigant, tylko że jest na trasie do zjazdu. Czyli ta trasa, która tam ma już nie powiedzmy kilometr, tylko 5 km długości. Przecież nie wiem, może to nie, sprawdzić. No, będzie Super Gigant ma tak. No nie, no nie więcej. No, jak jechali, no to była. No 3/4 trasy zjazdu, mniej więcej. Mhm. No, sporo. No w każdym razie ja tu napiszę te statystyki tych tras, bo nie pamiętam w tym momencie, a to też tak ciężko ocenić, jak się to ogląda. No w każdym razie Super Gigant się różni tym od giganta, że jest po prostu dłuższa trasa i przez to też większe odległości między bramkami. No i to już nie jest na tym samym stoku, co gigant i slalom. Slalom gigant i zwykły slalom są na tym samym stoku. Natomiast Super Gigant już jest na większym stoku, na dłuższym stoku przede wszystkim. Czyli tym, gdzie też był zjazd, ale do zjazdu jeszcze przejdziemy. No i Super Gigant jak na razie był tylko chłopów. Kobiet też był. Też był. A to nie oglądałem. To powiedz o kobietach. Kobietach? No. A kiedy był, przepraszam? 11? 11, czyli 3 dni temu. Czy w piątek, czy co to było za dzień? Tak? Już patrzę. A to jakoś. Piątek. Jakoś nie obejrzałem, przepraszam. Już co powiem, Schifrin był chyba do metra. No, także Super Gigant wygrała Lara Gutberami ze Szwajcarii. Druga była Miriam Puchner. Trzecia Michele Gizin. To z jakich krajów? Ze Szwajcarii Michele Gizin i Miriam Puchner z Austrii. To Puchner pewnie. Puchner. No, jakoś nie wiem. Przepraszam za mnie. Czyli z alpejskich krain po prostu wygrały. Tak, z alpejskich krain. Jeśli chodzi o ten Super Gigant kobiet, nie powiem, żeby był jakiś szczególny. Jakiś. Nie. Chyba był bardzo, na bardzo podobnej trasie co męski. Z tego co kojarzę, tam. Chyba na tej samej nawet. Nie? Chyba na tej samej. Ogólnie z tą trasą był jeden wielki. No, problem, nie wiem, tak czy jakby to określić. Śmieszna trasa, ponieważ można było taką przewagę zrobić na dole, jak się miało dobrze naoliwione narty, że zresztą tak. Jedna osoba to bardzo dobrze nawet wykorzystała, co później powiemy. W męskim akurat. W męskim, dokładnie. Tak, bo trasa była śmieszna, bo dosłownie pod sam koniec trasy było takie wypłaszczenie w zasadzie. Kanion. Tak, jechałem się dosłownie przez taki kanion, że były skały z jednej i z drugiej strony. I było tam po prostu płasko, więc jak się na przykład ostatni zakręt przed wjazdem do kanionu pojechało tak, że się miało nie za dużą prędkość, to można było sobie spoprać cały. No to pół sekundy od razu. Cały przejazd, no. Także. No bo tak naprawdę wyjeżdżało się z kanionu i się od razu wjeżdżało już na tą górkę taką przed metą, że tam była jedna bramka chyba, czy dwie. Nie, właśnie ten kanion był całkiem spory. On był tutaj, to była całkiem no tak, no długo płaska, to było. Tam się jechało około 100 na godzinę, cały czas jechali. No ale nawet minimalne te różnice na ostatnim skręcie już wpływały no tak, no jak na to, że na koniec na mecie jednak była tak duża różnica. No jak jeden wjechał zawodnik z prędkością 105 na godzinę, a drugi wjechał 100 na godzinę, to już się nagle okazuje, że jest pół sekundy różnicy wtedy. Dokładnie. Z tego powodu. No. No i. Aha, to mówiłeś, kto z kobiet wygrał.
Tak, tutaj też była Maryna Gąsienica Daniel, ale ona jest typowa gigancistka, także nie było jakiegoś wyniku, ale 26 miejsce, czyli tam w pierwszej 30, no jak tak, na osoby jeżdżącą głównie giganty, to całkiem dobry wynik. Dobrze, dobrze. No. No to ja powiem o supergigancie chłopów, to oglądałem akurat na początku statystyki mojego wypadku. 47 chłopów startowało, z czego wylecieli z trasy 11, a wywaliło się dwóch. I tutaj gość, który wygrał, Matthias Mayer, to jest gość, który chyba powinien szampana albo swoim technikom postawić, albo nie wiem o co chodzi. Bo to jest właśnie ten człowiek, który wygrał dosłownie jazdą po tym płaskim. On na... Że jego tam narty po prostu tak niosły, że wygrał te zawody. Na ostatnim międzyczasie miał chyba plus 0,7. No. Absurdalną jakąś ilość czasu. I to ten międzyczas jest jakoś tam 3 bramki był chyba przed wjazdem do kanionu. No. No. I później już była meta dopiero i gość nadrobił 0,7 na jeździe po płasku. Nie no, tam jeszcze dobrze na minusie wtedy wyszedł. Także nad tym gościem, który akurat wtedy prowadził, to on na samym tym płaskim on nadrobił ponad sekundę. Tak. Straszne ilości. Swoją drogą ten sam człowiek, czyli Mati... nie wiem, która to był... Później A nie, przepraszam, to nie Matthias Mayer, tylko to Foyt się wywalił na tym. W supergigancie wyleciał z trasy chyba. Foyt. Zaraz, jakoś na początku. Ale to... Która wywrotka? Słucham? O którą wywrotkę ci chodzi? Foyt. No, że wywalił się w supergigancie. Aha. Po prostu nie dojechał do końca, do mety. Okej, okay, dobra. W supergigancie albo w zwykłym gigancie. I jest, Foyt. Aha, Foyt. Dobra. Tak, on się wywalił, już, nie? Tak, no przecież, no... W zjeździe się nie wywalił. Nie, no w zjeździe się nie wywalił, ale to będzie zaraz koniec. Tak, więc super gigant, fajna dyscyplina, ja polecam, fajnie się to ogląda. Plus, z racji tego, że się zjeżdża z większej góry, to widoki naokoło trasy też są dużo fajniejsze, tak naprawdę. Chociaż tutaj właśnie dziwnie w tych Chinach, bo nie było w ogóle śniegu na górę. No, taki klimat, że tam cały śnieg jest jakby dowieziony, więc to inna historia jeszcze, ale jak się ogląda jakieś... rzeczywiście alpejskie albo gdzieś w górach skalistych w Stanach, jak jeżdżą, to naprawdę dobrze to wygląda. Dobra, no to supergigant powiedzieliśmy sobie, nie? No to teraz zjazd. Czekaj, wygranką... A, mówiłeś. Mówiłem, że wygranką Matthias Mayer z Austrii. Z Austrii. No i tyle. No rzeczywiście, to tutaj typowo go... A, chociaż tak go te narty poniosły. Ale drugie miejsce miał Ryan Cochran Siegel z USFA, który miał tylko 400 straty do niego. I właśnie, który no jednak nie był w stanie pokonać go, bo cały przejazd miał jakoś, z tego co pamiętam, wszystkie międzyczasy miał naprawdę jakieś tam dosyć spore przewagi jak na tą dyscyplinę, że tam parę dziesiątych. No ale się okazało, że jednak nie wjechał tak szybko do kanionu i proszę bardzo. Jednak amerykańscy techniczni nie potrafią tak dobrze... Jak austriaccy, no. Dokładnie. Dobra, no to jeszcze zjazd. Czyli, zjazd. Nie wiem, moim zdaniem chyba najfajniej się to ogląda z tych wszystkich narciarstw alpejskich. To jest dosłownie tak, że trasa jedzie się ze szczytu góry, się zjeżdża na dół góry. I tam są jakieś bramki, ale te bramki to jest bardziej po prostu po to, żeby się nie zgubić, jak się z tej góry zjeżdża. Bo to nie jest tak, że one są ustawione jakoś gęsto bardzo. Więc no wiadomo, że trzeba przez nie przejechać, ale z drugiej strony... Chociaż akurat tutaj w tym zjeździe była jedna taka bramka, że tam sporo osób wyleciało. Nie, no to... Ale szczególnie ja oglądałem jeszcze... bo w tym zjeździe generalnie była jaja z tą trasą. Że tak naprawdę zanim, że zawodnicy nie mieli szans w ogóle tej trasy zobaczyć, ani trenować na niej, ani w ogóle nic. Oni tylko znali gdzieś jakiś render komputerowy, który ktoś im pokazał, że chociaż nie wiem, czy nawet tyle.
No podejrzewam, że mieli dostęp chociaż do tego, że jakiś render komputerowy. Nie, tam chyba, akurat do zjazdu chyba był jeden czy dwa treningi. Tak, i właśnie chciałem o tych treningach powiedzieć, bo oglądałem te treningi, bo byłem tylko całkiem ciekaw. To na pierwszym treningu to nie wiem, czy chociaż połowa dojechała. Znaczy ja rozumiem, że to jest pierwszy trening, oni nie znają trasy i tak dalej. Tylko, że po prostu trasa była w taki sposób wyprofilowana, że na jednym ze skrętów dosłownie była jedna taka bramka, że... Zaraz na początku, piąta bramka czy coś takiego. Nie, ona była trochę dalej. No nieważne, no tak czy inaczej jedna z bramek właśnie jeszcze w tej pierwszej części trasy była w taki sposób wyprofilowana, że się wyjeżdżało zza górki, skakało się i generalnie jak się nie złapało dobrego kąta jakby jadąc jeszcze przed tą górką, to już nie było szansy, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, bo jak się wyskoczyło, to się lodowało już za bramkę. Tak. Ogólnie właśnie przed tym skokiem jeszcze trzeba było strasznie mocno dohamować, żeby wejść odpowiednio w ten zakręt. Tak, tak. Także trochę to śmiesznie wyglądało, bo właśnie tak hamowali prawie do zera, żeby przypadkiem nie wylecieć z tej trasy. Ale to na pierwszym treningu tylko tak wylatywali, a później ścieli tą górkę. Więc przynajmniej goście lądowali nie już za bramką, tylko lądowali jeszcze przed bramką, więc jak ktoś... No, były możliwości minimalnej korekty. Natomiast już na tych zawodach właściwych, no to chyba jeszcze bardziej tą górkę ścieli, bo już generalnie te skoki tam były takie minimalne. A wątpię, żeby oni aż tak bardzo hamowali tam przed tym skokiem. Weź, że z całej tej... Właśnie z całego konkursu wyleciało tylko 7 osób, także... Nieźle. Tak, właśnie sobie zacząłem sobie to spisywać, ale bo patrząc na jak oglądałem te treningi wcześniejsze, no to myślałem, że sobie pospisuję, bo to będzie całkiem ciekawe statystyki, ale generalnie przestałem to spisywać, bo stwierdziłem, że w sumie to wcale nie jest tak dramatycznie, bo naprawdę poprawili tą jedną bramkę i dużo ludzi dojechało. Tylko chciałem tutaj wspomnieć jednego człowieka, który się nazywa Dominik Schweiger, który się tak rozwalił na tym. Dominik Schweiger, tak, który generalnie zaliczył taką wywrotkę na jednej z bramek, że go musieli znieść na noszach stamtąd. Więc mam nadzieję, że nic mu się nie stało, tak, nic więcej, bo wyglądało to dosyć konkretnie. Więc no to tam przecież ten też Amerykanka ogóle... jedna chyba w Gigancie to było? W Gigancie, na ostatniej bramce. Wpadła w ostatnią bramkę, tak się wycinała okropnie, że też ją musieli jeszcze znieść. Tak, tak. No ale ten Dominik Schweiger jeszcze najgorzej, bo to był jego debiut na igrzyskach. Młody człowiek przyjechał sobie pokazać się i się okazało, że no, wylądował w szpitalu. Tak. A, no i tutaj całkiem fajne było podium, bo wygrał sobie Szwajcar Beat Voigt, który naprawdę fajnie jechał. Nie wiem, mi się podobało osobiście. No, jechał najszybciej, nie? No. Drugie miejsce miał Francuz Johan Claret, który miał stratę 1/10 do wygranego Voigta. I co ciekawe, to jest człowiek, który ma 41 lat i to jest najstarszy kiedykolwiek medalista olimpijski podczas narciarstwa alpejskiego w jakiejkolwiek konkurencji. 41 lat. Także jeśli myślicie, że jesteście starzy i się już nie da zrobić nic, to nie jest tak. Jeszcze w bardzo wytrzymałościowej konkurencji. No i to jeszcze tak, że... To jest masakra. No. No, a trzeci był Matthias Mayer, który wygrał później Supergiganta. A Matthias Mayer miał straty 16 setnych. No. Dobrze, technicy. Co, a oglądałeś kombinację? Tak, oglądałem. Na razie była tylko męska kombinacja. To jeszcze wytłumacz, dlaczego to się nazywa kombinacja. Dlaczego kombinacja? Kombinacja to po prostu najpierw jadą zjazd, czyli tak... jakby nie patrzeć, dla najbardziej uniwersalnych zawodników, czyli najpierw jest zjazd, liczą czas z tego zjazdu, no i później jest slalom. I łączny czas, kto najlepszy, ten wygrywa, tak?
Także jest to bardzo ciekawa konkurencja, ponieważ można zobaczyć, jak na przykład goście, którzy normalnie jeżdżą właśnie te zjazdy i no nie mają jakichś takich szybkich kolan, że tak powiem, i nie skręcają tak szybko, jak próbują sobie dawać radę w slalomie. No tak. Wygląda to czasem dość komicznie, chociaż akurat tutaj nie wiem, czy ten Strolz właśnie, który wygrał, miał czwarte miejsce w zjeździe, a z tego co pamiętam, to wycinał na tym slalomie przepięknie. Absolutnie przepięknie, zresztą pierwszy czas właśnie slalomowego. Także Johannes. No ale Kilde był na przykład. Kilde, który miał drugie miejsce w kombinacji, był trzeci w Supergigancie na przykład. No. Więc to. No tylko wiesz, że to patrzę, już. Nie, bo nie oglądałem, bo patrzę na te wyniki. O, Innerhofer też miał. Innerhofer gdzieś wyleciał. Wyleciał w zjeździe. Tak. Ale też strasznie tam płakali za nim ci. No jasne. Komentatorzy. Ogólnie bardzo mała stawka z tego co widzę. 17 osób ostatecznie w ogóle ukończyło zawody. A 24 jechało. A 24 w ogóle jechało, no? Śmiesznie. Może mało chętnych po prostu, nie? Tak, no ale to jest taka dyscyplina. Dyscyplina dość oryginalna, ponieważ trzeba umieć to i to. No tak. Zobaczymy, jeszcze poczekamy, jak tam u kobiet będzie. Ogólnie z tą kombinacją nie wiem, jak, czy nie mieli tego usuwać w ogóle, bo to zazwyczaj ci dobrzy w slalomie po prostu zjeżdżali sobie zjazd, tak żeby sobie zjechać. A, no tak. A później jak wycinali w slalomie, to no. Był ten kiedyś, pamiętam, Francuz z Lizeru bodajże, to z Kubany tak wyciągał to wszystko, tak leciał. Oglądaj całe zimowe Igrzyska Olimpijskie na żywo w Eurosporcie w Playerze. No to zamykając jakby wątek narciarstwa alpejskiego, jeszcze chciałem wspomnieć o największej przegranej chyba całych tych igrzysk, czyli Mikaela Shiffrin, która jest najbardziej utytułowaną osobą w narciarstwie alpejskim kiedykolwiek. Chyba. Znaczy kiedykolwiek to nie wiem, ale biorąc pod uwagę, że ma dopiero 27 lat, to jest bardzo utytułowana już. Zresztą ona... Generalnie tak. No. Na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi... A masz, to czytaj już. Tak, na Igrzyskach Olimpijskich ma 2 złota, 1 srebrne, 1 srebrny medal. Złoto 1 w Soczi za slalom. Złoto w Pyeongchang za gigant. No. I jeszcze srebro za superkombinację też w Pyeongchang. Dobra, a w Pucharze Świata? W Mistrzostwach Świata? Złotych ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przy czym startuje dopiero od 2013 w Mistrzostwach Świata. Ma 6 złotych medali, tak. 2 srebrne i 3 brązowe. Ogólnie jak startuje, to coś przywodzi. No generalnie jak startuje od 2013 roku, to za każdym razem jest na podium. I to najczęściej na złoty medal. Tak, zazwyczaj złoty. W dodatku. Także... plus... Jeśli chodzi o te Mistrzostwa Świata, dzięki zwycięstwu w slalomie w Szpinderowym Młynie pobiła rekord w Reni Schleider w liczbie wygranych w jednym sezonie Pucharu Świata. Wygrała 15 razy w sezonie zawody Pucharu Świata. Nie mam niestety tu napisane, bo to jest Wikipedia i nie ma napisane w którym roku. 18, 19, 21. Nie, 17 zwycięstw. No. Miejsce na podium. 17 zakładam, że to jest tak, statystyka tak. Właśnie z Pucharu Świata. No tak, to będzie z Pucharu Świata. W sezonie 18-19. W sezonie 18-19 wygrywała 17 razy. To...
całkiem sporo. No generalnie dużo razy wygrała, no. Oczywiście jest tutaj teraz znalazłem, tak. No więc to jest właśnie taka kobieta. No, lista zwycięstw w zawodach. Ma 73 zwycięstwa w zawodach jakichkolwiek. Znaczy Pucharu Świata i Igrzyska. I 43 razy na innych miejscach podium. Więc więcej razy wygrywała niż była druga i trzecia. No to, tak, no i dlaczego w ogóle wspominamy o tej pani? Bo ta pani nie dojechała na... Wywaliła się po prostu w Gigancie i w Slalomie. I w Slalomie. Obydwa na jakiejś trzeciej bramce czy coś takiego. Tak, zrobiła zaraz... dwa skręty i krawędzi puściła. Generalnie zaraz po starcie wzięła i się wywaliła i koniec. Więc na tych właśnie dyscyplinach, co ona miała je wygrać podobno. Miała wygrać. A się okazało, że nie dojecha i to w pierwszym przejeździe w obydwu przypadkach, więc spoko. Super w zjeździe dojechała. Super gigancie, przepraszam. Dojechała tak. Tam na miejscu dziewiątym bodajże. Jakoś tak. No, mi było bardzo szkoda, no, szczerze mówiąc. Mi było bardzo szkoda, bo po slalomie to siedziała na stoku i płakała. No. Po prostu. Smutne, ale ogólnie jak tam obserwuję na Instagramie, to dostała bardzo dużo wsparcia od wszystkich, nie tylko od alpejskich jeżdżaczy, tylko od wszystkich, no. Także wspieramy Mikaela. Do zobaczenia w Paryżu, nie, czekaj, kiedy będzie następny. 4 lata, nie wiem, gdzie będzie. W Katarze jakimś. A, w Katarze, tak. W Dubaju. W Dubaju. No, także do zobaczenia tam. I tam też będą dowozić śnieg jak no co, pustynia tu, pustynia tam. Problem. No. A, i właśnie wszyscy mówią, że to przez to, że w Chinach tam jest zupełnie inny śnieg niż... bo trenuje się albo w Europie w Alpach, albo w Nowej Zelandii. Zależy, czy jest zima u nas, czy u nich. I że taki śnieg, jak jest w Chinach, to jest zupełnie co innego niż to, na czym się normalnie jeździ. W tych alpejskich rzeczach. I wszyscy, znaczy komentatorzy cały czas mówią, że najgorzej, że ten śnieg jest jakiś tragiczny i w ogóle... No akurat w przypadku rzeczywiście Schifrin to może to być, bo w obydwu przypadkach jak wyleciała, to jej po prostu puściła tak. Krawędź nart. Także to nawet nie jakiś brak skupienia czy czegoś raczej, tylko no uwierzyła w śnieg i... O coś musi chodzić generalnie, no. No. Bo... No i to od razu. Jakby raz wypadła, to okej, okay, ale no dwa razy jak wypadła jeszcze na tych rzeczach, co wygrywa wszystko na świecie, to tak dziwnie trochę. No. Ale nie wiem, ja się nie znam na śniegu. Trzeba by spytać, z kim osób oni się znają. Mają ileś tam określeń na śnieg. My tylko znamy biały i żółty czy coś. Pamiętajcie, dzieci, nie jedzcie żółtego śniegu. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Co będziesz oglądał w playerze przez następny tydzień? W playerze? Będę oglądał... Eurosport w playerze. Będę oglądał na pewno curling. O! To jest pewne, bo bardzo mi się podoba. No co, jeszcze parę zawodów nam zostało z narciarstwa alpejskiego. Zjazd kobiet. Zjazd kobiet. Slalom, nie, kombinacja slalom... kobiet i slalom mężczyzn chyba. Slalom chłopów nie było, no. Tak, także trochę jeszcze zostało z tego. To na pewno hokej będę oglądał. O, fazę pucharową. Hokej na 100%. No i... Nie wiem, czy mam jeszcze jakiś takich faworytów. Z narciarstwa oczywiście i snowboardu. Freestyle'owe właśnie. Tak, rzeczy, freestyle'owe które wszystkie, które będą, odbywać, to no. Na pewno też... Czekaj, halfpipe był mężczyzn. Halfpipe był, ale ja nie oglądałem. No ja oglądałem tylko kawałeczek. Teraz to już wiesz. W przyszłym tygodniu, za tydzień opowiemy o halfpipe'ie. W ogóle o tych freestyle'owych cudach. Tak. Co tam kręcą bączki w powietrzu. No. No, no bo co tam, bieganie na nartach i w biathlon. Cześć, dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał.
Jeśli chcecie uczestniczyć w tworzeniu treści na kanał, możecie wysyłać nam zdjęcia zwierząt na konkurs zwierzęcy. Wszystkie linki są w opisie. Możecie wysłać nam na maila polygon.tv@gmail.com. Możecie nam wysłać na Instagramie #polygontv oraz możecie nam wysłać na Facebooku i wysyłajcie zdjęcia zwierząt. I rozwiązanie następnego konkursu będzie wtedy, ponieważ robimy to zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca. Także macie czas do wtedy. Cześć! Cześć.